feel all the awesome thing, feeling all the pain. How much you are asking now, even think as all this awesome thing. Need the love to now, all that's my living, asking for giving them all this. Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Witamy serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w Piasecznie firmy Pigeons Vitality, gdzie po mojej lewej stronie jest Asia i Marcin Szpadzik, przedstawiciele firmy Pigeons Vitality na Polskę. Jak wiecie, hodowcy, wielu z was pyta o tą firmę, do Asi dzwonicie wieczorami czasem z zapytaniem o to, jak te produkty stosować. Jak plan wygląda na sezon lotowy, czy na sezon całego roku? I dzisiejszy materiał właśnie poświęcimy, aby zrelacjonować tutaj z firmy tak naprawdę, jak wygląda cały sezon, jak wygląda przygotowanie gębi do sezonu lotowego, jak przygotowanie gębi do lotu gębi młodych. Marcin na to wszystko odpowie, ze względu na to, że są zarówno jak i hodowcami, tak jak wcześniej powiedziałem, przedstawicielami tej firmy, ale przede wszystkim warto hodowcy zaznaczyć to, że to są to preparaty naturalne. Nie macie tutaj w tej gamie produktów preparatów jakichś chemicznych, więc takie jak antybiotyki bądź coś podobnego. Są to preparaty naturalne i nie zaszkodzicie tymi preparatami na pewno gołębiom, a jak wiecie, wielu z czołowych hodowców te preparaty stosuje z dobrym skutkiem, ale nie będę może już tutaj dalej się, jakby to mówimy, rozgadywał, tylko oddaję głos właścicielom czy przedstawicielom tej firmy Pigeons Vitality na Polskę, tak żeby więcej powiedzieli o tych produktach. Więc tak, może naszą opowieść o tej firmie podzielimy na dwie części. W pierwszej części porozmawiamy, może przedstawimy bardziej bliżej firmę Pigeons Vitality, jak skąd pomysł w ogóle, jak do tego doszło, że mamy te produkty, oraz powiedzmy jakieś, omówimy pewne niuanse dotyczące produktów, gdzie hodowcy często zadają pytania, oczywiście to są to słuszne pytania, tak? Bo odnośnie zabezpieczeń produktów, odnośnie różnicy etykiet i tak dalej. Więc my z firmą Pigeons Vitality związaliśmy się 2 lata temu, a preparaty stosujemy już od 3 lat. No powiedzmy niepełne 3 sezony lotowe. To będzie 4. sezon. Tak jest, to będzie 4. sezon lotowy, więc coś na ten temat powiedzieć o działaniu. No mówię, bo spraktykowaliśmy to na własnych gołębiach, także to nie tylko, no bo, ale przede wszystkim nasze własne doświadczenia, tak? Więc tak jak mówiłem wcześniej, od 2 lat współpracujemy jako dystrybutorzy tych produktów. Rok temu, w 2017 w styczniu, dostaliśmy wyłączność i opiekę na polskim rynku. Mamy za zadanie zajmować się i dystrybucją, i reklamą, i sprzedażą, marketingiem. Tak, to jest nasza taka rola, tak? I odbyło się to w ten sposób, że 3 lata temu pewien hodowca polecił mi 3 produkty z tej firmy, bo my... Konkretnie to był browar Wongalit. Ja tą firmę widziałem już w sklepach w Niemczech akurat, ale nie zwracam na nią uwagi, nie zwróciłem na to, co to jest, tak? Ale kolega, to bardzo dobry hodowca zresztą, opowiedział mi o tych produktach. Spróbowaliśmy, zobaczyliśmy, że efekt jest bardzo fajny. W związku z tym no, nawiązaliśmy kontakt z doktorem Frode. I od samego początku tak naprawdę ta współpraca nam się bardzo dobrze z nim układała, tak? Myślę, że on nam dosyć mocno zaufał, my jemu. I postanowiliśmy połączyć przyjemność z pożytecznym i stworzyć sklep internetowy, tak? Który zawiera pełną ofertę. Tylko produktów, tych preparatów, tak? Tak, tylko produkty Pigeons Vitality, tak? Pełną ofertę mamy na naszym sklepie internetowym. Więc... Może przejdę do najczęstszych pytań, jakie zadają hodowcy, no, jakie mają problemy z produktami, tak? Gdzie oczywiście to jest oczywiście nasza wina, tak? Jak i właściciela, gdzie pewne są niedociągnięcia. No, nie chodzi o jakość produktu, ale chodzi po prostu o to, że... Występują pewne różnice. Pewne różnice, no powiedzmy jedna partia jest taka, druga partia... i tak dalej. Tak. Tak. Więc może powiem, pierwsza rzecz, o Improverze wspomnę. Improver na naszym rynku występował w różnych opakowaniach i na przykład ta tuba jest to powiedzmy ostatni egzemplarz, ostatnia... To przyjechało po prostu na wystawę, tak? I już tak, tam do Sosnowca, tak? Tak. I już tak zostanie, takie opakowanie w tym kształcie, tak. W tym kolorze, tak już będzie cały czas. Bo wcześniej oczywiście jeszcze na pewno w wielu sklepach są stare opakowanie, stara tuba tego Improveru, więc żeby się hodowcy no, nie zdziwili, że raz kupiliście w takim opakowaniu, drugi raz w takim.
Ale no niestety tak jest, ale już mam obiecane, że od tego roku nie będzie żadnych zmian. Na naszym rynku będzie tylko i wyłącznie taki improver. Dla nas jest to ważne, tak? Bo ponieważ wiemy, że no, polscy hodowcy są bardzo podejrzliwi, czy to jest oryginał, czy nie oryginał. Na pewno u nas jest oryginał, jak również w naszych sklepach, do których robimy dystrybucję, tak? Na pewno też jest również oryginał, tak? Ale mówię, może być taka etykieta, już to jest ostatnia etykieta, taka postać opakowania jest to ostatnia, wcześniejsze jeszcze są na pewno, ale to już mówię, no od tego roku tylko i wyłącznie to. Problem też jest drugi taki, że ten improver, czyli w kartonie, gdzie są saszetki, produkowany jest, znaczy może nie produkowany, rozsypywany jest w innej firmie farmaceutycznej. Ten jest rozsypywany w jednej firmie farmaceutycznej, ten jest rozsypywany w drugiej. I różni się troszeczkę kolorem, ale to wyjaśniam od razu dlaczego, bo... A to Marcin, powiedz teraz, bo to w sumie też ja taki, no nie ukrywam, że po części jestem zainteresowany. Skąd wynika w ogóle to, że w dwóch firmach farmaceutycznych jest to rozsypywane? Skąd w ogóle to się wzięło? Skąd to się wzięło? Ponieważ jedna firma farmaceutyczna mieści się w Danii, druga jest w Norwegii. Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, jak wiemy, tak? Dania jest w Unii Europejskiej, więc transport do Polski chociażby, tak? Czy do krajów zachodnich jest dużo łatwiejszy przez Danię. Danię, czyli tak. Kraj, który w Unii należy, tak? Tak, tak. I dużo muszą, szybciej i dużo łatwiej. Nie muszą wszystkie spełnione normy, tak? Tak, bo nawet transport do Norwegii czasami zajmował 2-3 tygodnie, tak naprawdę. Powiedzmy teraz tak, z Danii jest produkt, który ten w mniejszym opakowaniu, czy w saszetkowanym? To jest norweski. To jest norweski. To jest norweski. To jest z Danii, tak? Czyli saszetkowany jest z Danii. Tak, ale problem polega na różnicy koloru, tak? Ale to tylko na różnicy koloru, tylko i dlatego, że... Główny składnik jest ten sam. Główny składnik jest ten sam, ale dosypywane jest tutaj... Dosypywane są minerały, które mają za zadanie wybierać... Pochłaniać wilgoć. Mhm. Nie tylko saszetka, która tu się w środku znajduje, ale dodatkowo... właśnie minerały. I na przykład firma farmaceutyczna norweska dosypuje te same minerały, tylko inny kolor, a firma duńska na przykład dosypuje również te same minerały, tylko niestety w innym kolorze. No wiadomo, że każdy minerał może być w różnym kolorze. To nie jest tak, że jeden minerał ma dany inny kolor. Nigdy nie będzie to samo. I dlatego jest różnica. Nie jest duża różnica, ale często hodowca pierwszy raz kupi na przykład w takim opakowaniu, a później myślałem w tubie i widzi różnicę, tak? W tubie i widzi tą różnicę i oczywiście jest to mocno zastanawiać, tak. Czy to jest to samo, tak? Czy to jest niepodróbka, czy coś to nie jest kombinowane, ale mówię, no jest to dla nas zrozumiałe pytanie, tak? Więc my zawsze wyjaśniamy, ale chcemy teraz tak, żeby to wszyscy wiedzieli, no kto obejrzy film, na pewno po prostu będzie już wiedział, nie będzie zadawał pytań. No i kolejny problem to jest tego, często, bardzo częste pytanie na temat improveru. Dlaczego się nie rozpuszcza, tak? Improver nigdy się nie będzie rozpuszczał. W wodzie. Nie, tak, on się na karmie nie podaje, bo to jest jeden gram na... Stosowanie jest pół grama na litr wody. Czyli taka miareczka tutaj, która jest, to jest na 5 litrów wody, tak? Więc... Płaska. Płaska, tak. Ale jeżeli ktoś troszeczkę przesadzi górką, nic się tu nie dzieje, bo... To jest to produkt naturalny. Pięciokrotne stężenie po prostu, jeżeli byśmy zwiększyli pięciokrotną wodawkę, wtedy gołębie mniej chętnie piją, ale też się nic z gołębiami nie dzieje, nie? A jeszcze jedno tylko mam pytanie i już oddaję Ci głos. Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię działania produktu, jeżeli chodzi o jeden saszetkowany produkt, a drugi w tubie, jest różnica pomiędzy nimi? Nie, w działaniu żadnej różnicy nie ma. Jest po prostu różnica w kolorze, tak? Aczkolwiek też mówię... No i w kwestii finansowej, bo jeden ma kosztuje 160, drugi 120. Tak jest, oczywiście tego jest więcej, tak? Dlaczego jest droższy, tak? Ale... Tam jest 200 gram na 400 litrów wody, tak? Za 160 zł. Tutaj w tym opakowaniu to jest 125 gram na 110 zł i wystarcza na 250 litrów wody. Dlatego pytam jeszcze o ten improver i za chwilę też antyfugali dopowiem, bo są to produkty takim głównym, jakby takim najważniejszym produktem firmy Pitching Technik. Najbardziej znane. Najbardziej znane. Bo są na rynku od 2001 roku, tak? A przede wszystkim produkt, który na żółty guzek i na tą trichomadozę się bardzo dobrze sprawdza, tak? No, improver bardzo dobrze się sprzedaje, czy tricoli, czy antifungal. No to jest, akurat jest, no, nie ma co porównywać, tak? To jest, no zresztą, nie ma konkurenta na rynku, tak? Dlatego też między innymi, ponieważ no, improver nie ma odnośnika na rynku polskim, tak. Czy w Europie, czy tricoli, no absolutnie nie. Jest to zresztą produkt opatentowany. Zresztą jest taka historia tego wszystkiego, że
jak Improver został opatentowany, wynaleziony, zgłosiła się niemiecka firma farmaceutyczna, dosyć znana, do właściciela firmy i odkupiła prawa do dystrybucji dla ludzi dla tego Improveru. Ale Improveru. Dla zwierząt zostało... Tak, dla zwierząt zostało dr. Frode, a dla ludzi zostało zatrzymane. Nie mógł produkować tego, zrobić tego produktu jakby dla ludzi, żeby używać, tak? No, bali się po prostu, bo widzieli, jakie jest działanie tego, tak? No, że jest bardzo pozytywne, tak? Jeśli chodzi również o kolejne takie różnice, to jest na przykład pytania, zadawane pytania, to są na przykład antifungal, tak? To też jest różnica, tak? Tak, antifungal. Też do tej pory występowały różne tuby i różne kształty i różne... Widoczne, to, co różne, również różne naklejki, tak? Tak, również, ale również ustaliliśmy już, że nie będzie żadnych zmian, będziemy starali się, żeby tylko były w takim opakowaniu. No, producent nam obiecał, tak, właściciel firmy, takie są postanowienia, zrozumiał nasze wymagania naszego rynku, tak, że u nich może nie zwracają... Czyli zarówno Norwegia, jak i Dania będzie... Hodowcy z Norwegii mają większe jakby takie podejście, że no wiedzą, że to będzie oryginalny produkt, tak? No tak. Hodowcy w Polsce ze względu na to, że większe zaufanie w Norwegii jest. No tutaj w Polsce było różnie, dlatego no to zaufanie polskich hodowców, ja się też nie dziwię, że zostało nadszarpnięte i dlatego też no wielu z hodowców, wiele osób po prostu potem się boi kupując tak, produkty w sklepach, żeby to nie było nie podróbki. Tak. Ja również bym był bardzo podejrzliwy, tak, jeżeli ja bym kupił w jednym opakowaniu i jeśli chodzi o to, to antifungal występuje w granulkach, ale również występował, być może jeszcze będzie występował jako proszek sypki. Jak taki puder. Cukier, jak cukier puder, tak? W postaci sypki. Więc też proszę się nie dziwić, że jeżeli komuś ktoś będzie miał granulki, a następnym razem dostanie puder. W saszetkach też jest taki granulowany. Tak, w tej chwili jest tak również granulat, ale też mówię, występuje w postaci pudru, tak? Czy będzie w przyszłości różnie? Pewnie to uzależnione jest od tego partii no, jakie składniki kupi właściciel firmy, tak? Ale generalnie my chcemy to ujednolicić, nam bardzo na tym zależy, tak? No bo wiemy, że to nie jest tak proste dla hodowcy, jak również dla mnie. Ja też bym był troszkę zdegustowany, gdybym raz kupił puder, raz bym kupił granulki, bo trochę bym się... Zmieszał. Tak. A macie ostatnie jeszcze tylko pytanie, jeżeli chodzi o antyfugali. Preparat na żółty guzek i na trichomadozę. Żeby każdy z hodowców wiedział. Tylko antifungal? Nie, przepraszam. Na grzyba. Jest to Stop. Znaczy Improver. Jeszcze Improver mówię. Nie. Improver. Działanie Improveru to nie jest też chciałbym wyjaśnić hodowcom, że to nie jest tak, że... Bo często są pytania, że ja mam moje głębie choroby na salmonellę, bądź żółty guzek, bądź koksydię, bądź bakterie coli, bądź mają katar. I czy jak ja podam Improver, to ja wyleczę gołębie. Nie. To nie jest preparat, gdzie ktoś będzie miał silną salmonellozę, mocnego rzęsistka i raptem poda to i to uzdrowi. Nie. Powiem tak. Pierwszy raz jak zastosowałem gołębi Improver z antyfungalem, to było 3 sezony temu bodajże, przed lotami około 20 dni pod rząd, oczywiście antyfungal przez 7 dni, zawiozłem do gołębie do badania, do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, no więc pani doktor powiedziała mi, że na pana gołębiach studenci się niczego nie nauczą, tak? Bo są czyste. Zresztą ja sam zobaczyłem, jaki jest efekt działania, więc jeśli chodzi o pióra, gołębie karmiły młode, gdzie nosówki białe, obudki oczu szare lub białe, tak? Pióra liśniwe, brzuszek czysty, więc dla mnie to był szok, tak? Ale do czego zmierzam? Jeszcze raz powtarzam, to nie jest środek, który ktoś ma, głębiowo choruje na salmonellę i podaj, to jest cudowny środek, bo to nie jest antybiotyk. To nie jest antybiotyk. Jego najważniejsze działanie to jest takie, że on faktycznie niszczy bakterie i to jest istotą jest tego, ale tylko złe, on wybiera, to jest, że tak powiem, selektywny, tak? Wybiera, to nie jest tak, że niszczy... A ten dobre zabezpiecza. Bo każdy antybiotyk niszczy wszystko. To Improver nie, robi tylko niszczy bakterie te negatywne, a pozytywne bakterie zostawia, tak? Ale co mogę powiedzieć? Jak to produkt naturalny, Tak, tyle, że jeżeli ja go stosowałem, to też nie jest tak, że Improver ma takie działanie natychmiastowe, że dzisiaj podam i jutro gołębie, no widać, ale to nie jest tak, że jutro jest gołąb zdrowy, tak? Przy dłuższym podawaniu, jak ja na przykład podałem cały sezon, podawałem Improver, antifungal, w rozpłodzie, w lotach gołębiom młodym i podczas, a po locie, to szczerze mówiąc,
już w pierwszym sezonie, drugim sezonie, kiedy używałem, to w drugim sezonie nie użyłem nawet jeden raz antydotypu. Nie użyłem, bo nie było takiej potrzeby, nie? Aczkolwiek... Było tak zabezpieczone, już taka była potrzeba. Aczkolwiek to też nie jest tak, że my jesteśmy ślepi i... Tak, że tu podajemy i tak. Nie, sam właściciel zaleca, przede wszystkim właściciel zaleca, że raz w roku należy podać gołębiom ronidazę od rzęsiska. Raz w roku trzeba zrobić kurację na salmonellę i przystąpić z gołębiami czystymi, zdrowymi no, do lotów, tak? I potem naturalnymi produktami możemy te gołębie przez tak. cały sezon zabezpieczać. I wtedy te gołębie to bardzo dobrze zabezpiecza i na przykład ja mogę powiedzieć po roku czasu stosowania, no powiedzmy poziom zdrowotności mojego stada, tak? To wzrósł niesamowicie, no to było coś dziwnego dla mnie, tak? Oczywiście takimi jakieś używałem, propolis, czosnek, wiele innych produktów naturalnych, no, staręczkora wierzby, usnęła barbata, lubiłem szukać, grzebać w internecie, oczywiście nie tylko w Polsce, tylko za granicą przede wszystkim, jakieś nowe środki, które mi pomogą. I zawsze to się kończyło, że gdzieś tam coś się jednak pojawiało, tak? A ja improwerem, to dla mnie jest taki bardzo ważny, tak? Że ja improwerem zastąpiłem właśnie te wszystkie takie naturalne inne środki, tak? Ja nie mówię oczywiście, że te inne pozostałe środki naturalne są złe, że propolis źle działa, czy czosnek, tak? Ale ja po prostu tym jednym środkiem zastąpiłem to wszystko. I efekt jest dużo, dużo większy, tak? Oczywiście tak samo i trikoli, no... Od 2 lat mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, że u mnie na gołębniku nikt nie znalazł, a badam często gołębi w różnych firmach poważnych, nikt nie znalazł rzęsiska, tak? Kokcyli nie miałem, tak? Przydarzyły się kiedyś nam bakterie, ale to przyczyn jest dużo, żeby się przydarzyły bakterie. To nie jest tak, że teraz powiem, że ja przez 2 lata nie mieliśmy, że gołębie całe życie zdrowe. Oczywiście, że zdrowie ogromne, ale zdarzyło nam się, że w tym roku mieliśmy bakterie pałeczki Shigella, tak? Ale to dlatego, że 2 młode doleciały i tak to wyszło, tak? Ale generalnie, powiedzmy, jeżeli tak jak z doświadczenia mogę powiedzieć, że stosując już 3 lata, to jeśli chodzi o poziom zdrowotności, to jesteśmy no, w kilka pięter w górze, tak? Ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć, na przykład zastąpić, gdyby ktoś... Oczywiście my szukamy cały czas nowych, bo jesteśmy hodowcami, tak? Więc my szukamy cały czas nowych produktów, może lepszych od tych, tak? Na dzień dzisiejszy nie znaleźliśmy, ale po prostu... Wieście hodowcy, że to... A to w sumie chyba każdy jeden hodowca, który zaczął stosować improver czy antyfugalizm, nie? I każdy inny produkt w sumie, bo tu jest jeszcze kilka takich preparatów, które też energetyczne, pod kątem energii bardziej pomagają, nie? Czy białko też? Wiesz, tak, no to przejdziemy to w planie lotowym, także, ale jeśli chodzi o improver, no to działanie jest wszechstronne, ale to, znaczy, powiem tak, działanie widać na drugi dzień, bo jeżeli podamy imprower do wody, widzimy po jak wygląda kał na drugi dzień. Nie ma problemu z piciem wody przez... Nie ma. Nie słyszeliśmy o takich problemach. Jedyne co to hodowcy warto zaznaczyć, to że to się nie rozpuści. To, co nie rozpuści, tak. On się nigdy nie rozpuści. Ktoś po prostu nie wsypał i powie, a dziadostwo nie rozpuściło się. Tak? Nie. To po prostu jest to tak ma być. To tak ma być. Rozpuści się ta część, która jest aktywnym składnikiem, a te minerały się ulotnią, znaczy zostaną na tym. Będzie tak. Tak ma być i to się na pewno nie zmieni na dzień dzisiejszy. Była próba taka, żeby się imprower rozpuszczał, no ale no niestety nie zdał to egzaminu. Pod kątem wilgotności. Tak jest. A teraz tak, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Antyfugalin na grzyba, imprower na żółty guzek i na rzęsiska, tak ogółem można by to określić. Bo no, kokcydie i zabezpieczenie przed bakteriami coli, przed salmonellą, tak? Ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest antybiotyk, który... Ktoś, ja nigdy zresztą na pewno tak, żadnemu hodowcy nie powiedziałem, że jeżeli ma salmonelę, podaj imprower i to zadziała. Nie, absolutnie nie. My zawsze tłumaczymy, staramy się wytłumaczyć, że... To wtedy będzie pomagało, kiedy gołębie w jakiś sposób będą nie tyle chore, ale co, to zabezpieczać to będzie. Bardzo dobrze zabezpiecza, ale jeżeli jest delikatny problem, na pewno to pomoże. Tak? Tylko to nie czyli jest jak na przykład kogoś wychodzi na przykład, nie wiem, rzęsistek na 3 plus albo 3 na takie zasadzie, co? My raczej wtedy proponujemy od razu trikoli. Znaczy, żeby powiedzmy uzyskać taki efekt improweru, jak to działa, powiedzmy, ja myślę, że hodowca może po roku, po stosowaniu przez rok, nie to, że dopiero trzeba rok stosować, dopiero będzie efekt, nie. Tylko po roku, jak każdy uważam produkt, tak? Trzeba zastosować go przez cały sezon, wprowadzić go i wtedy można coś się wypowiedzieć, tak, na ten temat, tak? Bo oczywiście podstawa to też jest tak, no, bo pewien hodowca, no, zakupił imprower, zaczął podawać gołębiom, stosował go przez okres może 14 dni, no, dzwoni, mówi do mnie, że
to nic nie działa, nie widzi efektów, tak? Więc no, zadałem takie pytanie, no, czy badał gołębie, czy gołębie na pewno są zdrowe, czy wypijają tyle wody, co powinny wypijać, czy dawkuje odpowiednio. No, okazało się dawkowanie, oczywiście wszystko i tak dalej, że jest ok, wszystko w porządku, ale no, czy ma zdrowe gołębie, to mówi nie wie. Więc no, zawsze zalecam, żeby go hodowca zbadał swoje gołębie, bo to jest bardzo ważne. Tak? Więc no, odzywał się do nas po około 10 dniach. Po 10 dniach i mówi, że tak, zbadał gołębie, ale jest katastrofa. Okazuje się, że ma wszystko, wszystko co tylko może istnieć. Kokcydie, rzęsistek, kolibakterioza, salmonelli chyba nie miał, ale był gronkowiec, były grzyby, były, było dużo różnych chorób. No i najpierw wyleczył, a później z powrotem zaczął stosować, tak? No i wtedy zobaczył, że to rzeczywiście działa. Ale wy, jakby doszedł do tego, skąd wyszły te koscydie, rzęsiska, to wszystko, dowiedział się on w końcu, bo to jest dla, to właśnie hodowcy powinni dobrze o tym wiedzieć, że nie warto potem leczyć gołębie, ale szukać tego, skąd wyszła ta choroba też. Gdzie jest przyczyna? No, gdzie jest przyczyna tego, wiadomo, tak? Że przyczyn może być dużo, bo sposób prowadzenia hodowli, usytuowanie gołębnika, gołębnik, kontakt z bakteriami, czy rynny, czy kałuże i tak dalej, czy nadmierna ilość sprowadzany gołębnik do gołębnika, tak? Więc najpierw wyleczył, ale to leczenie trwało dosyć długo, no i później zaczął stosować Improver, no mówi, rzeczywiście, to jest efekt, ja teraz widzę, tak? Także no, tak to wygląda. Powiedzmy, przejdźmy teraz może do innych produktów, gdzie jeszcze chcieliśmy omówić, powiedzmy, różnice, które nas... To już Improver antifungal, tak? Tak, tak. Czyli w skrócie tak, antyfugali na grzyba, w trakcie sezonu naturalny produkt na grzyba, żeby po prostu tak, ale, stosować. Ale Improver... Ale jeśli powtórzę, antifungal to nie jest środek, który zabezpiecza, on leczy. On leczy grzyba, także to nie jest tak, że on tylko zabezpiecza, on po prostu leczy. Z Improverem też ja powiem później w dalszej części, podczas stosowania... podczas programu lotowego, tak? A jeszcze ostatnia rzecz, już przechodzimy do innych produktów. Jeżeli ktoś z hodowców poda podczas sezonu antyfugalin... Antyfugal. Antyfugal, przepraszam. Tak bez powodu, po prostu tylko go poda, nic gołębią złego nie zrobi. Nie, ale nie może, jeżeli chce, żeby działał antyfugal, nie może dać go do czystej wody, jeżeli oczywiście nie będzie miał Improveru. Czyli tak? To jedno z drugim trzeba mieszać. Tak? Znaczy niekoniecznie mieszać z Improverem, tak? Łączyć. My w naszej firmie zalecamy to, bo to jest bardzo dobre działanie i bardzo dobrze to współdziała, tak? Ale jeżeli ktoś chce podać sam antyfugal, to w czystej wodzie no to niestety to nie zagra, a należy dodać na przykład 10 ml octu jabłkowego na litr wody i wtedy antifungal do tego, woda musi być kwaśna. Ale żeby tak, mówię, jeżeli ktoś ma Improver, więc dlatego my... Wtedy Improver pełni tą rolę, dlatego tak, więc no, sami antifungal w czystej wodzie nie będzie działał. Ale znaczy może nie to, że nie będzie działał, będzie słabsze, dużo słabsze działanie, tak? Może przejdźmy do kolejnych problemów, gdzie... Znaczy, tylko tych różnic, tak? Do wyjaśnienia tak, różnic dokładnie. Między produktami. Do tej pory Turbo Flight występował w takich kapsułkach, w takim opakowaniu, dużo większym i dużo większe też kapsułki. Od tego sezonu tylko i wyłącznie taki produkt w takich kapsułkach, mniejsze kapsułki, tak? Mniejsze kapsułki, mniejsze opakowanie, dlatego chodzi o to, żeby hodowcy się nie zdziwili, że dostaną teraz mniejsze opakowanie, no wzór ten sam, ale niestety mniejsze, tak? Że to nie jest... Aczkolwiek na rynku jeszcze pewnie w sklepach tak, może być dostępne w tej wersji. Do wyniku z czego jeszcze? Jakby hodowcy wytłumaczyć, skąd wynikła ta różnica? Wynikła różnica stąd, że to były zbyt duże kapsułki, tak? I gołąb często potrafił zwrócić tą kapsułkę, tak? Też przy aplikacji tak było. Przy aplikacji był problem. No, teraz tak, tak, ale bo żeby dobrze zrozumieć, taką kapsułkę podajemy gołębiowi do dzioba bezpośrednio, tak? Tak jest. Aha. Czyli to już jest w przypadkach, gdzie gołąb jest zarażony tym... Nie. To jest energia. To jest energia. Ale chodzi nam generalnie, w tej chwili chcielibyśmy wyjaśnić tylko po prostu, że mamy różne opakowania, tak? No generalnie to opakowanie już, no powiedzmy, że nie istnieje, aczkolwiek pewnie jeszcze na rynku gdzieś tam ślady tego są, tak? Jest nowe opakowanie i chodzi nam o to, żeby po prostu hodowcy wiedzieli, że to nie jest żadna podróba, to jest po prostu oryginał, tym, że zmniejszył się opakowanie. W różnych wersjach, tak? Tak. I najważniejsze jakiś pytanie. Czas mogą być pojawiać różnice. Najważniejsze pytanie. Hodowcy nas oglądają i na pewno wielu hodowców uważa, czy myśli, znaczy pewnie wielu hodowców tak podchodzi, że kiedy poda przed lotem jakąś energię, to gołąb robi 10 na 10 konkursów, kiedy na każdy lot poda taką energię. Jakbyście mogli wytłumaczyć, jak to działa, bo to właśnie to nie jest tak. Wiktor, opowiemy to, ale w planie lotowym. Aha, opowiemy dobra. To w planie lotowym. To musi być tak samo o samicy, tak? Nowe kapsułki, czyli mniejsze,
po doświadczeniach hodowców, po badaniach nowych, dla samicy jedna kapsułka, samcowi można podać dwie kapsułki tego turbofly. Kiedyś była zalecana jeden dla samca, jedna dla samicy. Tutaj samicy jedna kapsułeczka, dla samca może być dwie kapsułki. Wiem, a podczas najmów też warto podać? Nie. To jest, bo chodzi mi, żeby wyglądał bardziej jako, wiadomo, bardziej jak to się mówi, jak to się tam... Opowiem to szerzej, powiedzmy działanie tego produktu, już podczas jak będzie pokazał, jak stosować produkty w ciągu tygodnia. Tak, żeby każdy hodowca potem się nie pogubił. Tak jest. Jeszcze kolejna zmiana. Kolejna zmiana to jest opakowania białka w kapsułkach, tak? To się taka sama, to jest, nic nie zmieniło. To jest stare opakowanie, stara etykieta, teraz tylko i wyłącznie będzie taka, tak? Ale oczywiście, tak jak mówię, z innymi produktami, jeszcze na pewno to jest na rynku, tak? Ale zmiana jest... Mogą trafić i takie. Tak jest. Również my w swoim magazynie posiadamy jeszcze również i takie, tak? Także no, po prostu, żeby hodowcy wiedzieli, że to nie jest też jakaś podróbka, że coś zmieniło się, że jak kupią u naszych dystrybutorów w sklepie, że raptem coś innego jest, tak? To jest nowa formuła i taka pozostanie, ale mówię, jeszcze na rynku jest stara. Kolejna rzecz to może Asia... Zabezpieczenia butelek. Cztery produkty. OxyBee, TurboFlight, LiverClean i nowość Race Booster. Posiadają butelki bez zabezpieczeń. Czyli no powiedzmy, tak jak tutaj jest. Tak, bez zabezpieczeń tych dodatkowych, tak? Tak. Te duże mają zabezpieczenia i Clearify również posiada zabezpieczenie. Te nie posiadają zabezpieczeń ani na zewnątrz, ani w środku. Znaczy, posiadają zabezpieczeń, ale będą to zabezpieczenia. Ale będą to zabezpieczenia. Znaczy, dlatego my o tym mówimy, ponieważ wielu hodowców kupiło nie bezpośrednio u nas, tylko kupiło w różnych sklepach, tak? Tak. I dzwonią do nas, czy to jest prawdą. Czy to jest możliwe, że nie mają zabezpieczeń, ponieważ no podejrzewają, że może być to produkt podrobiony, tak? Że coś jest nie tak. Albo niepełnowartościowy. Nie, tak jest. Niestety tak jest na dzień dzisiejszy, ale to wynika tylko z mentalności Norwegów. Tak, że dla nich no, jest to normalne, może dla mnie no, nie do końca zrozumiałe, ale że nie musi być to zabezpieczone w ten sposób. Jest to oczywiście mocno dokręcone, to nie jest tak, że powietrze dochodzi i tak dalej. My czy cokolwiek się wylewa, tak? Ale dla nich jest coś obcego, że znaczy, powiem, podróbka to jest coś obcego, tak? Powiem w ten sposób, nie mają problemu. Tak, bo tutaj właśnie jest problem w Polsce ten, że no, wielu hodowców zetknęło się z podróbkami różnych preparatów, różnych firm. I w Polsce, no nie oszukujmy się hodowcy, jest takie podejście, że hodowca kupując produkt za 100 zł, bądź produkt trochę droższy. Nasze produkty no, są drogie. Tak, no boi się tego, żeby to nie była podróba. No bo wiadomo, no, jeżeli mamy podawać gołębiom jakiś biały proszek, który nie będzie działał, a tak naprawdę będzie szkodził i płacimy za niego 100 zł, no to ja bym się każdemu hodowcy nie dziwił. Jeżeli chodzi o firmę Pigeon Vitality, jest ten plus, że wy jesteście dystrybutorami na Polskę jako jedyni. I ten no plus, wszystko przez nas. Przez nas chodzi. I ten plus, że macie tych swoich dystrybutorów na Polskę, gdzie oni mają z wami podpisaną umowę i jeżeli ktoś by chciał faktycznie dowiedzieć się, czy to jest oryginalny produkt, to poprosi o sprzedawcę też o jakiś taki certyfikat. Dystrybutor, tak? Znaczy powiem tak, to jeszcze. Tak naprawdę do każdego produktu, co nas zaskoczyło 2 lata temu. Tak, byliśmy zaskoczeni bardzo. Do każdego produktu jest wystawiany certyfikat na daną składu. Nie na każdy produkt. Aha. Oczywiście my nie dostajemy, tak jak zamawiamy 500 sztuk improweru, to nie dostajemy oczywiście 500 certyfikatów, tak? Ale za każdą partią, kiedy dostajemy certyfikat na każdy produkt. Przychodzi butelka i z certyfikatem tak, sklepa. Podpisany certyfikat. Jest certyfikat z pieczątkami. Firmy, i właściciela firmy, jak i firmy farmaceutycznej, co w tym produkcie się znajduje i że zawartość witamin odpowiada to, co jest na papierze. Wydaje mi się, że też takim głównym wyznacznikiem jakości tych produktów jest to, że przeprowadzacie na każdy z tych produktów badania. Tak. Badania za setki tysięcy euro. No tak jest. Znaczy, wydaje mi się, że to jest takim głównym wyznacznikiem jakości tych preparatów. Znaczy, no, są testowane te produkty przed wprowadzaniem na rynek. To też tak? Nie jest tak, bo my bardzo często dostajemy produkty, coś nowego, produkt wymyśli i na testy, tak? No oczywiście my to bierzemy, rozsyłamy hodowcom i czy to w Polsce, bo wysyłamy i do Holandii, i do Niemiec, i do Belgii wysyłamy, a później czekamy na odzew. Czy to jest dobre, czy złe. A kiedy spisujecie i jedziecie do... No jeżeli się później spotykamy z właścicielami firmy, no więc wtedy obawiamy produkt. Jeżeli produkt się sprawdził, no to produkt jest wprowadzany. Jeżeli się nie sprawdził, mamy jakieś wątpliwości, cieszymy się, że w
Wtedy właściciel firmy mówi tak, czyli to jest, nie jest bardzo dobre, jest, nie, nie jest to takie działanie, jakbyśmy sobie chcieli. Średnie, tak? I wtedy, a jakie średnie, to jest to po prostu... jest niewprowadzane. Jest niewprowadzane, co nas cieszy, tak? A jeżeli na przykład są uwagi hodowców do niektórych produktów, na przykład bo coś, bo na przykład no, za słabo działa, albo no nie, myślałem, że będzie bardziej... Również jest, właściciel firmy jest bardzo otwarty na nasze sugestie. Pracuje tak? Dalej nad tym produktem. No między innymi na przykład no, produkt... Tricoli, tak? W pudrze, no to też jest, jest to, że tak powiem, powstał w pudrze na wniosek hodowców, no zapotrzebowanie hodowców, tak? Oczywiście nie jest to tani produkt, bo to jest to dosyć drogi produkt, ale to wystarcza na 600 gołębi do podania, ale to powstało generalnie, geneza powstania była taka, że na spotkaniu w Norwegii rozmawialiśmy, że hodowcy chcieli jakbyśmy coś w pudrze na karmę, bo kapsułka to jest trudna do użycia, trzeba podać każdemu. Czasochłonne też to jest. Także tak, to było zrobione, że tak powiem, na wniosek hodowców. Także to nas cieszy, że no, mówię, ta firma nie jest zamknięta na jakieś sugestie i nowe propozycje, tak? To jest, miło się współpracuje, tak? Więc chyba te nasze różnice, co tu chcieliśmy w tej pierwszej części omówić, no... To było wszystko. O jedynie, co jeszcze... Jedynie, co możemy się jeszcze pochwalić, nie wiem, czy chyba nie mówiłem o tym, o sprzedaży, to rozpoczynając 2 lata temu przygodę z Pigeon Vitality na kolacji w Norwegii, w Oslo byliśmy chyba na tej kolacji? Chyba tak. I spytaliśmy się, na którym miejscu jesteśmy w sprzedaży na rynku na świecie, tak? 2 lata temu. No bo to tak trzeba przyznać, że te produkty idą do, jak, z tego, co się, jak się nie mylę, do 40 paru krajów, tak? 40 paru, tak, państw. Są dystrybutorzy w różnych, w Australii i tak dalej, i tak dalej. Więc no, rywalizacja, powiedzmy, no, jest dosyć wysoka, tak? No, byliśmy 7, a dzisiaj jesteśmy 2 po Chinach, tak? No, ale jak mówiliśmy, nie przebijecie, tak? Ale Chin nie przebijemy raczej, ponieważ tam jest ilość hodowców ogromna, wielka. Dlaczego nie? Myślę, że... Bo można hodowcę bić rekord i kupujcie nie po 2 produkty, a po 5. Aż tak to nie. Aż tak nie trzeba. Nie ma takiej potrzeby. My staramy się, żeby... My po prostu pilnujemy jakości tych produktów, tak? Jeżeli coś nam się nie podoba, my zgłaszamy to właścicielowi firmy i on to poprawia, tak? Teraz mieliśmy też takie spotkanie właśnie my, oni i agenci z Chin, tak? I rozmawialiśmy o problemach, jakie są... Na polskim rynku, na chińskim rynku, tak, żeby działać wspólne. No, tak jest, co nas kosztuje, gdzie są jakieś problemy, tak? Czy opakowania i tak dalej. Tak. Dostaliśmy dzisiaj maila, przeprowadziliśmy również rozmowę, że rano, że wszystkie usterki zostaną usunięte, tak? Co nas bardzo cieszy, tak? No bo my tak chcemy. No tak, no chodzi przede wszystkim o tak zagwarantowanie polskim hodowcom tej jakości, tak? No ponieważ produkty nie są tanie, nie należy do najtańszych. Myślę, że są to produkty jedne z droższych. Ale szczerze mówiąc, no my na to wpływu akurat nie mamy, że są tak drogie, bo gdyby ode mnie to było uzależnione, by były dużo tańsze, tak? Więc, ale... Czy tylko z drugiej strony... Ale też i bardzo wydajne. Oczywiście zakup w jednym momencie, w pierwszym momencie tak 110 zł, powiedzmy za taką puszeczkę 125 gram, oczywiście jest to dużo, nie? My rozumiemy hodowców, że to jest bardzo wydajne, bo to jest środek na 250 litrów, tak? To jest 110 zł na 250 litrów. Ale zajmijmy się takim najważniejszym wyznacznikiem jakości tych produktów jest to, że... Działają, ale ja nawet kiedy na przykład rozmawiam z hodowcami, kupują jeden produkt, za rok kupują znowu ten produkt, za 3 lata przychodzą i nadal kupują ten produkt. Tak. Czyli jakby to się nie sprawdzało, to jednak druga sprawa. No jeżeli ja z wami rozmawiałem i mówiliście, że w Polsce macie już rzesz takich hodowców, którzy standardowo biorą notorycznie te produkty cały czas, no to zdaje mi się, że chyba lepszej reklamy nie ma dla was, tak? Co nas najbardziej cieszy, to jest to, że... Hodowcy wracają i używają to hodowcy, którzy no nie mają może jakichś wielkich osiągnięć, tak? Ale również używają bardzo dużych hodowców, które mają bardzo ogromne. Ty nas cieszy to, że poprawiają się wyniki hodowe tych hodowców, tak? No. Tak? I oni są zadowoleni, cieszą się z tego. Wiesz, no też oczywiście, no... Wiesz, no to nie jest też tak, że my to działamy charytatywnie, tak? To też nie jest tak, żeby ktoś zrozumiał, że my to jest działalność charytatywna i tak dalej. Oczywiście jest to dla nas jakiś tam biznes, tak? Ale to najpierw jest dla nas ogromną radość, nam przede wszystkim sprawia to, jak hodowca zadzwoni i powie, że coś wspaniałego, super, fajnie się to... Po tym środku jest super. Nie musicie się potem spowiadać. No nie, nie musimy się. Nie mamy problemu z odebraniem telefonu, tak? Nie patrzymy, kto dzwoni, tak? Zawsze odbieramy, bo
Nawet czasem o 23 w nocy. O, nawet i później. I 7 dni w tygodniu. I był często doradzamy, pomagamy, nie tylko sprzedajemy, tak? Czasami długo rozmawiamy z hodowcami. Tutaj można by powiedzieć, że od pora to nawet lepsza jest Asia niż Marcin, ale tak na marginesie hodowcy. No. Nie, Marcin to jest specjalistą. Nie, jestem specjalistą. Po prostu może dużo wiem o tych produktach, ponieważ mówię, no... Nie tylko jakieś powiązania mamy finansowe z Norwegią, ale po prostu dla nas to są przyjaciele i to mogę śmiało powiedzieć, że to... I to tam oni o nas mówią, tak? Także my nie mamy jakichś powiązań finansowych, to są dla nas... Traktujemy się jak rodzina, tak? Tak na dobrą sprawę. Nawet bardziej, także może, nie wiem, chyba... Przejdziemy do prezentacji tak, już zakończymy programu lotowego, tak żeby hodowcy już może nie wysłuchiwali nas, co, tak jest, jak, tak, gdzie, rozmawiać, tak? Bo już dawno przewinęli film do przodu, tak? Dokładnie, tak. Trochę zanudza, ale... Skupimy się hodowcy teraz na planach lotowych. Marcin tutaj to przygotował na, tak mówiliśmy, te 3 tury, gdzie zaprezentujemy ogólnie, jak te preparaty można stosować przede wszystkim w sezonie, ale też pójdziemy to na ten program lotowy. Tak. Znaczy, no chcemy wyjaśnić, jak wygląda program lotowy, ponieważ nasz program, ktoś powie, że jest dosyć skąpy, tak? Ale mamy bardzo dużo pytań, kiedy co stosować. Ja jednak, nie wszyscy hodowcy doczytają, bo nasz program jest widoczny na stronie, tylko że... Jest dostępny dla wszystkich. Tak, i to jest uczciwy program i to nie jest jakiś program... Nie ma żadnych sekretów, żadnych tajemnic. Po to, żeby sprzedać, tylko to jest program, tylko że... Jest jeden problem. Hodowcy często nie doczytają, przeczytają do niedzieli, co trzeba robić, do soboty, na czym się kończy. Na tym się kończy, a nie czytają to, co jest poniżej, to tak na to trzeba zwrócić tak, uwagę i... A to jest ważne, tak? Czyli tak, ważne. Takie wskazówki dodatkowe, tak, które jeszcze bardziej poprawią najważniejsze dni w sezonie, no to w sumie poniedziałek, wtorek, środa, żeby odbudować gołębie po locie, a nie przygotować gołębie w czwartek, piątek do lotu, bo teraz to już jest za późno, tak? Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, no chyba nie ma ważniejszych dni. No, a czwartek, także... piątek to już można sobie wszystko odpuścić, tylko karma, woda i gołębie po lecie, super. Tak. Także no, tak przejdźmy do niedzieli i opowiem właśnie, jak to wygląda. No może rozpoczniemy od tego, jak to należy zrobić przed sezonem, co jeszcze trzeba zrobić z naszymi produktami przed sezonem, tak? Przed samym sezonem, no tam zanim przystąpimy do sezonu, tak? Na samym wstępie tutaj hodowcom mówiliśmy, że przygotował Marcin specjalnie dla Was taki program lotowy na loty gołębi dorosłych. I teraz postaram się to wszystko przedstawić tak, żeby każdy z hodowców rzetelnie miał te informacje tutaj przedstawione. Oczywiście wiadomo, no, musimy te produkty potem w trakcie sezonu według własnej wiedzy stosować, ale taki plan, który Marcin tutaj stosował, taka rama, która była stosowana przez Marcina, jest stworzona i on to postara się tutaj przedstawić tak, żeby każdy z Was hodowców wiedział, jak to stosować w trakcie sezonu lotowego, mniej więcej wiadomo, tak? Jedno drobne sprostowanie. To nie jest tak, że to jest mój program. To jest program, który został stworzony, rekomendowany przez właściciela firmy, ponieważ no, wie, kiedy, jak dany produkt działa, kiedy zastosować. Plus do tego brali w tym udział również i polscy hodowcy, bo nie ukrywam, że powiedzmy lotowanie za granicą, nie w Polsce, różni się czasami, no różni się, bo na przykład lot gołąb nie lata co tydzień, tylko lata co 2 tygodnie, jest składany na lot, więc powiedzmy to jest wynik doświadczeń polskich hodowców, również holenderskich, bo też używają, jak i również właściciela firmy, tak, więc może powiem na początku nie jako plan cały tygodniowy, jak to wygląda, tylko powiem jak za pomocą naszych produktów przygotować gołębie do przedsezonu, tak, przygotować ich do lotu, tak. Więc pierwsza jeszcze rzecz to jest taka, że zalecamy my, jak i również właściciel firmy Frode, myślę, że większość hodowców zaleca, aby gołębie były przebadane. Muszą być 100% zdrowe, nie mogą być to gołębie nieprzebadane, że mogą być chore i posiadać bakterie czy rzęsistka i tak. Więc podstawa to najpierw wyjdźmy od tego, że udajemy się na badania, badamy gołębie. Gołębie muszą być przed sezonem super zdrowe, tak? Muszą być wyczyszczone, muszą być czyste, muszą być zdrowe. Jeszcze raz zdrowe, tak? Bo podawanie tych produktów, jakiegokolwiek, czy L-karnityny, czy witamin, jeżeli gołębie będą chore, to nie ma żadnego najmniejszego sensu, tak? Szkoda pieniędzy. Szkoda pieniędzy, czy to będzie nasza firma, czy inna firma. Gołąb chory, no nie reaguje na to wszystko tak, jak powinien. Będzie takiego efektu. To jest bardzo podobna sytuacja jak z człowiekiem. Jeżeli człowiek będzie chory, to czy on będzie na przykład jadł cokolwiek, suplementy jakiejś diety, jeżeli jest sportowcem, to mu to nic nie pomoże. No musi być człowiek zdrowy w 100%, żeby jakiekolwiek suplementy diety działały, tak? Tak, no i przede wszystkim problem się jeszcze jest złożony, bo podczas
sezonu lotowego wychodzi słaby lot, jest jeden, drugi, trzeci. Okazuje się, że wtedy dopiero hodowca łapie się za głowę i mówi, coś jest nie tak, lecę na badania. Okazuje się, że te są głębie chore, no i zaczyna leczyć. Psuje to cały harmonogram czegokolwiek. Oczywiście kilka tygodni są to loty, wiadomo jakie. Nie będzie się czym pochwalić, więc zalecamy, aby hodowca przystąpił do lotów. Zresztą myślę, że to nic nowego nie odkryliśmy, tak? Przystąpił głębiami zdrowymi. Więc teraz tak. Przed sezonem lotowym generalnie zalecane jest improwery antifungal. Już rozpoczęcie podawania improwery antifungalu od połączenia, może nie od połączenia, od wyklucia się młodych. Powiedzmy 3 dni po wykluciu młodych zaleca się już imprower podawać 3-4 razy w tygodniu, tak? Przez cały wychów młodych, przez cały wychów i niech się nikt nie martwi, na pewno nie, młode nie są gorszej jakości, wręcz przeciwnie, bo i kał wokół misek i wygląd młodych, jakość piór świadczy o tym, że działanie jest ogromne, tak? Następnie, jeżeli już mamy odkładać młode, jeżeli odłożymy młode, już odsadzimy od starej gołębi, robimy kurację 7-dniową najlepiej, antifungalem i improwerem. Razem to łączymy. Czyli razem. Jedna miarka, czy improweru, czy antifungalu na 5 litrów wody. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś nie podaje takiej ilości, trzeba no, niestety obliczyć, że podać mniej tego. Aczkolwiek mówię, no, przedawkowanie nie jest tu takie łatwe. Mówię, 5-krotne dawki dopiero, powiedzmy, mają jakieś uboczne stosowanie, tak? Ale zalecamy stosować produkt zgodnie z zaleceniami. Aczkolwiek, no jeżeli nie jesteśmy pewni, ile gołębie wody piją, tak? Nie ma z niczym problemu, można zawsze podać więcej. Jeżeli zostanie, no to zostanie, tak? A na pewno nie może być mniej, tak? Więcej nic się nie stanie, tak? Ale mówię, no zalecamy zgodnie z instrukcją, że to jest miarka na 5 litrów. Starajmy się trzymać tych norm, tak? Więc imprower z antifungalem przez pierwszy tydzień, następnie 10 dni, 14 dni sam imprower. Ponieważ również jest tak, że imprower, no bo jeszcze jedną rzecz wyjaśnię, bo hodowcy bardzo często stosują, no nie wiedząc, tak? Że ciągle imprower jak podają ciągle również z nim antifungal. Raczej nie róbmy może w ten sposób tego, jeśli chodzi o... Nie cały czas, bo jeśli chodzi na przykład o gołębie rozpłodowe czy młode, robimy to w ten sposób, róbmy, raczej staramy się robić to w ten sposób, że imprower idzie 3-4 dni w tygodniu, a raz w tym miesiącu przez 5-7 dni podajemy antifungal razem z improwerem. Żeby nie cały czas szedł imprower z antifungalem, a to dlatego, że imprower, znaczy antifungal razem z improwerem, sam antifungal działa wyśmienicie, tak? Ale troszeczkę osłabia działanie improweru. Więc żeby nie było tak, że cały miesiąc podajemy, stosujemy imprower z antifungalem zawsze. W związku z tym imprower sam, ale raz w miesiącu starajmy się 5-dniowa kuracja, 7-dniowa kuracja w połączeniu z improwerem. A resztę dni sam imprower, tak? Bo nie ma takiej potrzeby, żeby podawać co trzeci dzień czy co drugi dzień imprower z antifungalem, ponieważ no grzyb tak, no, to nie ma to sensu najmniejszego, tak? No powiedzmy raz w miesiącu, a następnie. Więc teraz przejdźmy jeszcze do przygotowania przed lotami. Czyli imprower antifungal przez tydzień razem, następnie 10-14 dni sam imprower. I jeżeli rozumiem, że rozpoczniemy może od dnia niedzieli, kiedy gołębie wracają z lotu, tak? Oczywiście jeszcze dwie informacje. To nie jest program taki, że to sztywne ramy i każdemu hodowcy tutaj jesteśmy w stanie dogodzić i wszędzie to zagra, tak? To nie jest takie proste, ponieważ suplementacja jest bardzo uzależniona od tego, jaką karmę stosujemy. Każdy hodowca stosuje inną karmę, no powiedzmy inną karmę. Każdy, jedni stosują białkowo, inni stosują w ogóle białkowo. Karmę białkową niektórzy używają na początku tygodnia, niektórzy używają w środku tygodnia, tak? A niektórzy w ogóle nie używają karmy białkowej. Tak? Więc ten program to są takie ramy, to jest kręgosłup i trzeba to, że tak powiem, do siebie dopasować. Tak? I przejdźmy do niedzieli. No, niedziela wygląda tak, że po przylocie gołębi z lotu podajemy Belgamax i białko razem do wody. Jedna miarka Belgamaxu na 1 litr wody i jedna miarka białka na 1 litr wody, tak? Ale to muszą gołębie wypić od razu po przylocie. Nie może być tak, że wstawiamy im to wieczorem, ponieważ to białko tak nie zadziała, tak? Podstawą jest to, że
gołębie przelatują. Tak jest, w momencie przelotu muszą to wybić. Zaletą tego białka jest to, że on jest dwuskładnikowy, ponieważ tam jest białko roślinne i białko zwierzęce. I występuje tu białko z łososia, jak również białko z soi. A soja jest, cechuje się, że tak powiem, ma najlepszy wzorzec przyswajalności białka dla organizmu, tak? To są dwa w zasadzie nasiona, to jest znaczy soja i amarantus, tak? Jest to tak jakby wzorcowe przyswajanie. No tutaj jest właśnie zawarte białko soi, jak i białko z łososia, plus aminokwasy, plus niezbędne jeszcze kilka składników, które żeby poprawić przyswajalność, tak? Więc to, że tak powiem, to jest przewaga nad innymi białkami, tak? No i to bardzo dobrze ze sobą współgra, czy elektrolit z tym, także poniedziałek, znaczy niedziela rano, Belga Max razem z białkiem. To jest pierwsze pojenie. Następne pojenie to jest Improver z antifungalem, tak? Czy wieczorne, czy popołudniowe, to drugie pojenie, tak? Bo to jest uzależnione od tego, jaki jest lot, bo często gołębie są o godzinie już 9 czy 10 w domu i jest to 90% gołębi, możemy już podać o godzinie 12, tak? Więc, ale generalnie powiedzmy, że to jest jako drugie pojenie, tak? Jako drugie pojenie, tak? Improver z antifungalem w celu zabezpieczenia grzybów. No, ktoś powie, że no, oczywiście po każdym locie ktoś powie, że no, dlaczego tak często stosujemy produkt na grzyba? No, od kilku lat jakość ziarna jest bardzo niska. To po pierwsze ze względu na przechowywanie, ze względu na nasze pogody, jakie są w Polsce, nie tylko w Polsce. I później powiem taką ciekawostkę na temat jakości karmy, a może w tej chwili, dlaczego jest taki problem z grzybem ogólnie. Ponieważ 15 lat temu, tak jak nam właśnie właścicielka firmy mówiła, gdzie ona bada właśnie wszystkie minerały i witaminy zawarte w karmie, dokładnie rozpatruje, to jak to wygląda, to na przykład po 15 latach zawartość minerałów, witamin, co tam jeszcze, aminokwasów w karmie po 15 latach spadła powiedzmy o 70%. Także jakość karmy, to nie mówię, że danej firmy jest słabsza, tylko po prostu ogólnie jakość karmy jest bardzo słaba. Dlaczego to tak się dzieje? To jest to spowodowane tym, że lat temu 15 zboża, czy w ogóle drzewa, rośliny, nie były nawożone i korzenie musiały, żeby roślina czerpać minerały i witaminy, musiała bardzo głęboko zapuszczać korzenie. A minerały w ziemi czy witaminy są bardzo nisko, nie są w jakiejś pierwszej warstwie, tak? A teraz jeżeli my nawozimy sztucznie różnymi nawozami, więc rośliny nie potrzebują bardzo głęboko sięgać, tak? I jakość zboża ogromnie spadła. Bardzo często grzyb atakuje karmę. Inwazja grzyba. Tak, oczywiście no, wiadoma rzecz, że hodowcy też nadużywają antybiotyków, dlatego jest powiedzmy, często bardzo wchodzi grzybica w głębi, tak? Grzyby. Więc skończyliśmy na tym, że podajemy to w niedzielę wieczorem, albo jak drugie pojenie. Przejdźmy dalej do poniedziałku, tak? W poniedziałek rozpoczynamy w ten sposób, że również rano podajemy Improver z antyfungalem. 100% dawki antifungala i połowę dawki Improveru. To jest poniedziałek rano. Dowód. W poniedziałek wieczorem tylko podajemy sam Improver. Również połowę dawki, jak również na karmę olej z Multivitro. Zaleta Multivitro jest taka, że to są pierwiastki, minerały. Aż 28 różnych. 28 różnych, ale zaletą jest to, że ta witamina bardzo dobrze się rozpuszcza w oleju. I plus jest tego taki praktyczny dla hodowcy, że jeżeli obsypiemy karmę zwilżoną olejem, ta witamina się rozpuszcza i nie ma śladu, że coś było posypane na karmę i gołębie dużo chętniej jedzą, tak? Nie ma, że jest oblepione ziarno, tylko jest rozpuszczone w oleju, wysycha i gołębie jedzą z apetytem, bo nic im to nie przeszkadza, tak? Ale to jest poniedziałek wieczorne karmienie, tak? Bo w poniedziałek rano jest czysta karma, tak? Nic nie dodajemy. Jeżeli poniedziałek skończyliśmy, przejdziemy do wtorku, no niestety dalej poniedziałek rano ta sama historia, że Improver i antifungal, tak? Wtorek rano. Wtorek rano.
Poniedziałek. Wtorek rano również. Spóźniam godzina i po prostu to tak jest wpływa na nas. Imprower i antifunga razem i wieczorem do wody we wtorek podajemy sam imprower. Żadnych dodatków na karmę nie stosujemy, tylko jest wszelkie dodatki we wtorek do picia. Środa jest bardzo prosta, ponieważ w środę nie podajemy ani improweru, ani fungalu, ani nic na karmę. Czysta woda, czysta karma, ponieważ gąb musi się napić czystej wody, musi pić też jeść czystą karmę, ponieważ to poprawia apetyt, bo gąb, jeżeli dostaje ciągle jakieś dodatki na karmę, no niestety traci apetyt, tak? Przejdziemy do czwartku. Generalnie... Tak naprawdę tutaj do tej środy mógłbyś powiedzieć, że to jest, tego możemy się trzymać, tak? Tak, no właśnie, tutaj słuszna uwaga, że generalnie zalecamy do środy się trzymać, czyli do środy wyłącznie, czyli gdzie jest czysta woda, zalecamy się trzymać, tego nie zmieniać, tak? Nie zmieniajmy, czy to był łatwy rok. To może być sztywny, tak? Tak, to, jest sztywny, to są sztywne ramy, środy, tak? I tutaj, bez zmian. Tak jest. I nie zmieniamy nic. Cały czas idzie imprower, jest antifungal, jest białko, jest elektrolit, jest multivitra, jest olej, tak? Tego się trzymajmy i tu nic nie zmieniajmy, bo nie ma to znaczenia, czy był łatwy lot, czy ciężki lot, to nie ma znaczenia najmniejszego, tak? I tyle. A jeśli chodzi o koniec tygodnia, tak? Więc koniec tygodnia u nas jest dosyć prosty i no niestety też, a zarazem trudny, tak? Bo musi być trochę elastyczne, bo musi być elastyczne. Tak jest. Ten koniec tygodnia jest... Musimy podejść do tego bardzo elastycznie, tak? Tak jak mamy w programie na naszej stronie, że jeżeli jest, to wszystko jest uzależnione od tego, jakiego lotu się spodziewamy, tak? Bo jeżeli spodziewamy się trudnego lotu, możemy używać produktów, ale jeżeli spodziewamy się łatwego lotu, to tak jak na dole na naszej stronie, na dole programu jest w uwagach napisane, że wówczas możemy ograniczyć ilość tych produktów, nawet zmniejszyć dawkę o połowę w tym momencie. W ogóle nie podać, tak? Bo jeśli jest to lot z wiatrem, gołębie nie potrzebują żadnych dodatków, specyfików, bo jest to łatwy lot, tak? I to nie ma znaczenia, czy to jest 500 km, czy 100 km, czy 300, tak? Są mity, że trzeba podawać, ale chyba to są mity według mnie, tak? Więc jeśli chodzi o czwartek, zakładamy, że jest normalny lot, jest to lot do 400 km, to jest tak, oksydę w pudrze rano na karmę, w połączeniu z olejem. To jest czwartek rano. Na karmę, do wody, nic nie podajemy, jest czysta woda, tylko jeden środek na karmę, dwa środki na karmę, olej z oksydem. Wieczorem czysta woda, czysta karma, nic nie dodajemy. Oczywiście mówimy o tym, że oksydę, powiem, no, zawiera jod i żelazo, także tutaj jakieś dodatkowe produkty jodowo-żelazowe nie są potrzebne, tak? Ale mówię, to jest do zastosowania w czwartek rano, przy locie normalnym, tak? Nie mówię, że o locie łatwym, tak, z wiatrem. Czyli czwartek rano olej z oksydę na karmę, do wody nic nie podajemy. Czwartek wieczorem czysta karma, czysta woda i możemy przejść do piątku. Generalnie piątek jest, dochodzi nowy produkt L-karnityna z magnezem i z wapnem. I też jest to problem złożony, że L-karnitynę podajemy, jeżeli zawartość tłuszczów w naszej karmie, to nie znaczy, że tłustych nasion czy słonecznika, tylko ogólnie, bo czy groch, czy kukurydza, czy cokolwiek zawiera w sobie tłuszcz. Jeżeli ta suma tłuszczu przekracza, oscyluje około 20%, L-karnitynę jest sens podawać, tak. Jeżeli w tym przypadku nie ma sensu. Nie ma sensu, ponieważ to nie zadziała, tak, to może gołębiowi zaszkodzić, tak, ale załóżmy, że jest to lot 300-400 km i są to czy 200 km, żeby gołębia przyzwyczaić, no to proponujemy zawsze, żeby to dać połowę dawki, tak, no bo jeszcze jest jedno ważne działanie L-karnityny. L-karnitynę gołąb sam produkuje organizm. Jeżeli my zaczniemy dawać tą L-karnitynę na początku sezonu, i w pewnym momencie przerwiemy. Nie możemy tego robić, ponieważ organizm, jeżeli po podaniu sztucznie L-karnityny, sam zaprzestaje produkcję tego. Musimy kontynuować podawanie L-karnityny. Tak jest, później jest spadek formy. Także jeżeli rozpoczęliśmy stosowanie karnityny, robimy to przez cały sezon. Nie robimy tego, że co jakiś czas wyrywkowo, ponieważ no, mogą później być takie tak zwane loty no, dziwne, tak? Że ktoś zastosuje raptem nieudany, tak, że zastosuje ktoś pełną dawkę L-karnityny, gdzie gołębie wcześniej nie jadły, gołębie, no jest problem, no, żeby gołębie przeciały w dobrym czasie. A przede wszystkim właśnie, jeżeli rozpoczynamy stosowanie, to stosujmy przez cały sezon, ale oczywiście na samym początku, chociaż mniejszą dawkę oleju, mniejszą
ilość karnityny, tak? A żeby ten organizm się przyzwyczajał, jeżeli zamierzamy podawać, tak? Bo mówię, jeżeli w pewnym momencie zaprzestaniemy, jest spadek formy, tak? Lub może być tak, że ktoś stwierdzi, że od 500 km będę podawał, tak? No a jeśli to będzie lot 500 km i będzie to łatwy lot i ktoś zastosuje dawkę pełną karnityny, no więc gołębie, no nie, to nie, na pewno nie będą czołowo, tak? Może się pojawić jeden, dwa gołębie czołowo, reszta z reguły przychodzi z zapleców, przeleców, tak? Więc trzeba to robić umiejętnie, także jest ważne to, żeby wielkość, ilość podawanych produktów sobie ułożyć, musi być zgodne z odległością, tak? Bo nie możemy podać takiej samej dawki L-karnityny na lot krótki, co na lot długi, tak? Tak samo i hodowcy bardzo często popełniają taki błąd, że stosują pełne dawki, no oczywiście mówię, załóżmy o innych firmach, tak? Że stosuje produkt jakiś energetyczny, tą samą ilość, taka sama ilość dawki idzie na 100 km, taka sama ilość dawki idzie na 500 km, tak? Jest to ogromny błąd, tak? Bo dostaje tyle samo energii na 100 km, na lot godzinny, czy godzinę 20, czy półtorej oczywiście. I również taka sama dawka idzie na 500 km, tak? Więc z reguły jest, kończy się to trochę fatalnie, więc zalecamy dużą ostrożność, jeśli chodzi o koniec tygodnia. I naprawdę można śledzić pogodę, można obserwować, jaki jest lot. I kierunek wiatru, tak jest. I trzeba być ostrożnym, naprawdę. My zalecamy ogromną ostrożność podawania produktów na koniec tygodnia. Tak? Zresztą nasza firma jest bardziej skupiona na produktach na początek tygodnia. To jest odbudowa i zabezpieczenie przed chorobami. Tak? Koniec tygodnia uważamy, że jest mniej ważny. Lepiej coś nie podać, niż podać. Bo wtedy, bo można, powiedzmy, do czwartku może być to wspaniałe, super gołębie w formie, a okaże się, że lot był słaby. Ale jeśli ktoś zdubluje produkty. No, też bardzo często hodowcy robią tak, że dublują produkty, także nie czytają, co jest w składzie, tylko podają, powiedzmy, poda tą karnitynę, a poda jakiś kombajn energetyczny, który w tym też jest karnityna, tak? I dublują i ta dawka się podwaja. To samo dotyczy witamin, że przepraszam, hodowcy stosują 3 produkty na raz albo 2, tyle że w tych produktach zawartość się dubluje, no i nie jest to nic dobrego. Jeszcze też kolejna taka uwaga odnośnie elektrolitu, tak? Jeżeli są upalne loty, nasza firma nie zaleca podawania elektrolitu w piątek czy w sobotę, ponieważ elektrolit to nie jest tak, działanie elektrolitu powiedzmy w piątek, no raczej będzie miało skutki uboczne i w sobotę. Jeżeli spodziewamy się lotu gorącego podczas upału, trzeba należy już nawadniać gołębie w czwartek i w środę, tak? Bo jak hodowcy by spróbowali, jak smakuje elektrolit, no to by zobaczyli, że to jest słone. No, po wypiciu słonego, czy człowiek potrzebuje dużo pić. Jeżeli ktoś poda to w piątek wieczorem lub w sobotę przy upalnym locie, czy, lub w sobotę rano, bo są takie mity i takie trendy, trzeba nawodnić gołębie i trzeba podać gołębiom elektrolit w sobotę lub w piątek wieczorem, no to jest to kompletna bzdura i to jest kompletna bzdura, tak? Ten gołąb gdzie się opić, a gdzie się tak. A gołąb powinien dostać w czwartek maksymalnie, a w piątek niech pije czystą wodę, niech uzupełnia wodę, tak? Bo wiadomo, że co byśmy nie podali do wody, to gołąb zawsze będzie jej mniej pił. Więc jeżeli elektrolit nawet będzie w piątek, to on i tak się mniej napije, nie będzie miał czasu później uzupełnić czystej wody, tak? A jest to ogromnie ważne, tak? A niektórzy hodowcy po prostu robią tak, że w sobotę dają elektrolit, bo tak słyszeli, tak niektórzy zalecają. Nie, to jest absolutna bzdura i tak nie ma. My zalecamy do czwartku włącznie proszę stosować elektrolit, jeżeli oczywiście lot mamy w niedzielę mamy lot, tak? I oczywiście ma być to upalny lot, bo podanie elektrolitu samego tylko w piątek nie ma to najmniejszego sensu, tak? To tylko może być coś złego, tak? Jeszcze jedna uwaga na koniec tygodnia, może nie dotyczy to nawet naszych produktów, ale powiedzmy dla hodowców taka nie, może przyda się komuś. Nie wolno łączyć produktów o odczynie kwaśnym z odczynem zasadowym, bo z reguły wychodzi to taki miks, który nie jest to dobry. Trucizny bardziej. No nie jest to nic dobrego, tak? Pewne rzeczy się gryzą między sobą. No i bardzo przestrzegamy przed, powiedzmy, podawaniem jakichś produktów energetycznych na łatwe loty, tak? To się mija z celem, tak? Bardzo dobra karma, jakościowo i wieloskładnikowa,
zamiast produktów jakichś bomb energetycznych, tak? Bo to do niczego na pewno nie prowadzi. To ja zawsze powtarzam jedno i to samo. Lepiej zjeść schabowego na obiad niż same ziemniaki, a wspomagać się jakimiś preparatami energetycznymi w formie, nie wiem, jakiegoś tam tak. Red Bulla bądź jakichś Tigerów i tak dalej. To też jest tak, że hodowcy uważają, szukają jednego cudownego środka, magicznego środka na koniec tygodnia, gdzie podamy i on zastąpi ciężką pracę przez cały sezon, badania, treningi gołębi, jakość gołębi. No tak się tego nie da zastąpić, na razie nikt takiego produktu jeszcze nie wymyślił. My też tej... w swojej oparcie jeszcze nie, nie mamy takiego, nie będzie takiego produktu, tak? Bo są to mity, tak? No niestety... Nie mówcie nie. Nie będzie takich produktów. To cały rok ciężkiej pracy, tak? Bo to są mity, tak? Nie ma jednego produktu, który to zastąpi. Nie ma, gdyby to było takie proste, że im więcej energii podamy gołębiu, to żaden to problem, żeby moje gołębie jadły po 4 kapsułki, tak? Twoje będą jadły po 10, to jest tylko kwestia, kto więcej da, tak? To twoje, jak ty podasz 10, a ja 4, to twoje powinny wygrać, tak? Ale to nie jest tak, no... Nie no, to by poda 10. Tak, to powinien wygrać, tak? Ale no niestety tak to nie działa, no bo podstawa wtedy to... Wtedy byśmy mieli sprzedaż Turboflighta na poziomie chińskim. A najważniejsze jest... jakość gołębia jest najważniejsza, zdrowie gołębia, cała obsługa wokół gołębia i karmienie arcyważne, suplementacja, środki, jest to pewnie... Ostatni etap, to prawda. Tak, naprawdę to jest ostatni etap, tak? My tak może teraz opowiadamy i hodowcy mogą określić to, kurde, no jednak, no czarna magia, tak? Ale to nie jest czarna magia, tylko zrozumcie hodowcy jedno, że czasem lepiej jest poświęcić te 2-3 godziny, ten film obejrzeć raz, drugi raz, trzeci raz, ale nauczyć się tą wiedzę, bo czasem kupujecie preparaty tak naprawdę bez jakiegokolwiek podejścia takiego przyszłościowo, bez myślenia, bo kupuje się tak naprawdę produkt A, bo ktoś tam gdzieś stosuje, tak? Nie, hodowcy potem nie dowiadują się dokładnie, jak ten produkt jest stosowany. Gdzieś tam wyczytali w ulotce, że jest to super produkt, no potem wychodzi, że hodowca musi 2-3 tysiące zapłacić za wszystkie produkty. No czasem warto po prostu z głową tego podejść. Wydaje mi się, że mniejszym kosztem, nakładem finansowym można o wiele lepszy skutek, rezultat jakiś osiągnąć w lotach, tak? Przede wszystkim chciałbym, żeby hodowcy zwrócili szczególną uwagę na początek tygodnia, na odbudowę gołębia, zabezpieczenie przed chorobami, tak? A nie skupili się, większość hodowców skupia się na tym, co podać na koniec tygodnia energetycznego, żeby ten gołąb przyleciał szybciej. No, tak nie ma i tak nie będzie, tak? To są mity i no, szkoda, że hodowcy w to wierzą. No. Nie ma tak, mówię, bo tak to byśmy się tylko prześcigali w produkcji środków, które dają energię, tak? A no niestety nie jest. No nadmiar energii, mogę powiedzieć z całą świadomością, odpowiedzialnością, że nadmiar energii szkodzi, tak? I to na 100%, wiem z doświadczenia innych. Ważna jest karma, jakość gołębia, jakość całej pracy, zdrowie. Suplementacja jest, chociaż my sprzedajemy produkty, uważamy, że jest to na samym końcu. Tylko, że bez dobrej suplementacji nie będzie zdrowia gołębi, nie będzie formy gołębi, tak? Ale to jest na samym końcu. Rozpocznijmy od dobrej gołębi, od zdrowia, dobrego przygotowania. Mam nadzieję, że na ile mogłem, to wyjaśniłem, pomogłem, jak prowadzić gołębie w środku tygodnia podczas lotów, ale teraz jeszcze kolejna rzecz, jeśli chodzi o zdrowie gołębi. Tak jak nasze produkty odnośnie, jak zabezpieczyć się przed czymkolwiek, przed rzęsiskiem, przed bakteriami. Więc sam Improver Antifungal to jest grzyb i zabezpiecza również przed innymi chorobami, tak? Ale jest taki środek jak Tricolistop i Tricolistop kapsułki i puder oraz nowy środek E. colis, jak sama nazwa wskazuje na bakterie E. coli oraz Clarify, to jest od kataru. Środek na, generalnie na katar, tylko drogi oddechowe. Tylko wyjaśnię od razu na temat tego środka, ponieważ tak, ten środek nie działa na ornitozę, na tak zwane również mokre oczy, jak gołębie bzawią. I my to zawsze się staramy hodowcy, jeśli do nas dzwoni, wyjaśnić, że to nie jest taki środek na takie objawy choroby. To jest na suchy katar, kiedy są upały, na mykoplazmozę jest ok, ale nie na ornitozę, nie na jakieś mokre oko, tak? Podczas upałów jak najbardziej, tak? I to też nie jest tak, że jest to jakieś sztywne ramy, że mamy co 2 tygodnie podawać, tak? Trzeba obserwować pogodę. Jeżeli jest bardzo gorąco, suche powietrze, to lepiej podać coś od dróg oddechowych,
niż podawać coś od rzęsistka i od bakterii coli, tak? Ale jeżeli, i to tak u nas bywa, że jeżeli są dwa tygodnie, powiedzmy, non-stop upały, my rezygnujemy ze środków typu trikoli, a podajemy... Klikfaj. Tak jest. I to samo dotyczy produktu trikoli. No, my akurat rzadko używamy w tabletkach, ponieważ mamy około 100 głębi, więc my używamy tylko z reguły w półce. Chyba, że gąb doleci, to owszem, tak, stosuje. Dla tych spóźnialskich. Generalnie używamy na karmę, ale my używamy to w niedzielę wieczorem. Oczywiście wtedy to jest na karmę, ale w niedzielę wieczorem nie jest tak, że czysta woda, tylko idzie imprower z antyfungalem. Także imprower jest antyfungal, a w niedzielę wieczorem na karmę, obsuszamy karmę i podajemy. I my jeszcze dajemy to dodatkowo w poniedziałek rano. Ta sama historia jest, że rano na karmę, ale też co jakiś okres, to nie jest tak, że żeby mamy ranę co dwa tygodnie, co trzy tygodnie. Absolutnie nie, bo to jest bzdura, bo jeżeli są pogody inne, nie ma sensu, jest gorąco, nie ma sensu podawać trikoli, tak? Chyba, że oczywiście zauważymy, że gołębie mają rzęsiska, tak? No to oczywiście jak najbardziej reagujemy. Ale to trzeba być, hodowca musi być elastyczny, no nie można naświetlić, że tak ma być i tak ma być, tak? Bo czasami trzeba to zamienić, tak? Bakterie E. coli, tak samo. I jeszcze póki jedną rzecz pamiętam, no mam nadzieję, że mi to powiedziała, jest to ważne. Z doświadczenia, nie tylko mojego, przed trzecim lotem, polecam udać się do lekarza i zbadać gołębie. No to dlatego, dlaczego? Ano, po trzecim locie jest, tak jakby powiedzieć, wysyp bakterii, czy E. coli, czy wszelkiego rodzaju salmonella, jak również gronkowiec, i my zalecamy. To jest nasza taka rada, gdzie powiedzmy już przez kilka lat, prywatna rada, gdzie obserwujemy na przykład, że w oddziałach po trzecim locie, po czwartym locie, nie w naszym oddziale, nie na naszym tylko gołębniku, bo u nas też się to przydarzyło, po trzecim locie jest problem już z bakteriami coli u starych gołębi. I to jest objaw taki, że jak powiedzmy, jak pospolite adeno tak zwane, tak? A znaczy u starych się objawia tak, że gołąb nie chce jeść, kał jest wiadomo zielony, mija to po kilku dniach. Jeśli to na to nie zareagujemy, gołąb niby je, niby jest wszystko w porządku, ale kilka lotów jest masakrycznych. Ale po trzecim locie wchodzi bardzo często, nie tylko u słabego hodowcy, nie wiem, u dobrego, bardzo dobrego, u wszystkich. Generalnie te bakterie po trzecim locie się bardzo mocno rozmnażają, aktywują. A to dlatego, że wiadomo, że kabiny są na początku przepełnione, każdy przynosi to, co ma. Oczywiście nie wszyscy dbają o zdrowie gołębi. To się bardzo dobrze rozsiewa, tak? To się bardzo dobrze rozsiewa. Po tym drugim, trzecim locie kumuluje. Tak, i po trzecim locie z reguły czwarty lot, jeżeli ktoś nie zadba o to, no to może... To są takie reguły w sumie. To, no wiesz, reguły może nie dla wszystkich, bo... Tylko, że no właśnie, to nie wszyscy są... Tylko wtedy należy się udać do lekarza bardzo szybko i zbadać. To polecam, mówię, z praktyki, tak? I oczywiście, jeżeli wyjdą jakieś bakterie mocne, to nie, proszę nie stosować środków naturalnych, tak? Chociaż, zobaczymy wtedy. Bo gdybym tak powiedział, że tak, oczywiście teraz podajmy to i na 100% wyleczycie, tak? Jak będzie silna kolibakterioza albo gronkowiec. Nie, po prostu trzeba użyć antybiotyków jak najszybciej, tak? Oczywiście później się trzeba zabezpieczyć, po tym podać florę, podać coś na grzyba, tak? Improver, antifungal, tak? Ale... Zawsze pamiętajcie, po antybiotykach stosować preparaty na grzyba. Tak, oczywiście. Zawsze probiotyk, żeby zasiedlić florę bakteryjną. I na grzyba obowiązkowo. To nie ma tak, że po prostu antybiotykiem skończyłem i super, są gołębie zdrowe. Oczywiście, że jeżeli pojedziemy, zbadamy gołębie i nic nie wykaże, tak? nie ma to sensu podawania w tym momencie. Gołębi, tak? To... Ale naprawdę polecam po trzecim locie zbadać gołębie, bo ja doświadczyłem to na własnej skórze jednego sezonu. Chodziłem bardzo długo, nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Wydawało mi się, że wszystko okej, a coś się okazało, się no bakterie coli. No też miałem kiedyś taki sezon, że się okazało, że gołębie też nie wiedziałem, o co chodzi. Znaczy do tej pory teraz, jak ktoś się mnie pyta, to ja zawsze tłumaczę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o grzyba. Też był taki lot, dwa, trzy loty mieliśmy super, później trzeci lot, czwarty lot jakiś słaby, piąty słaby lot, no to o co chodzi, tak? Badania, rzęsistek, kokcyny, wszystko jest okej. Okay. No i pojechaliśmy w końcu do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na badania. Okazuje się, pani mówi do nas, że ogromna ilość grzyba. A wie skąd? Jak ja używam improver antifungal, tak? No niemożliwe, mówię, to jest nienormalne, to nie działa, tak? Co się okazało? Kupiłem karmę, to znaczy dokładnie bordową kukurydzę, która była zagrzybiona, to ją zawiozłem do badania. Okazało się, że jest grzyb i pleś.
ja podawałem na Grzyba improwrenty. Przeciwko, ale koniec tygodnia z powrotem podawałem kukurydzę, tak więc to się no, tak wyniło. No, wszystko od nowa. No, czyli więc, tak naprawdę to jeszcze bardziej głębiej szkodziło, tak? Tak, więc zalecam stosowanie karmy pewnej, dobrej jakości, ponieważ to mówię, no karma jest totalnie zagrzybiona, tak? I to nie dotyczy producenta tego czy tego, praktycznie coraz częściej w każdej karmie jest grzyb. Może inaczej, nie o samego producenta chodzi, a potem o osoby, które tą karmę przewożą, transportują, przetrzymują, przechowują, no bo to tutaj już jest ten najlepiej, jakby hodowca kupił bezpośrednio z produkcji do gojemnika, ma 100% pewności. Nie jest to tak. A to nie ma możliwości. Nie jest to tak do końca możliwe, więc dlatego mówię, to trzeba na to zwrócić uwagę, bo ja mówię ciągle o grzybie, tylko mówię, no ja już wiem, że Nie wiadomo o co chodzi o grzyba w tej chwili w hodowli. Kiedyś był strasznie atakował rzęsistek i każdy na rzęsistek był nastawiony, tak? Tylko monoroza ciągle. To jest dzisiaj, teraz wykrywamy, tak? Dzisiaj tak naprawdę nie ma to znaczenia, no bo ja sam od 2 lat nie wykryto naszego jakiegokolwiek kiedyś rzęsistka. No nie wiem, no może ktoś powie, że to jest niemożliwe, no ale no, tak się akurat składa, tak? Tylko że ale z grzybem trzeba walczyć cały czas. I to nie dlatego mówię, że bo my mamy antifungal, tak? Nie, po prostu to jest dobra rada, czy ktoś użyje antifungal, czy ktoś użyje preparat z innej firmy. Jest to podpowiedź. Grzyb dzisiaj jest numer 1 i to powie dużo hodowców, ci co się spotkali z grzybem, tak? Że nie wiedzieli o co chodzi, tak? A znam no, telefonów zwrotnych no, i rozmawiam z różnymi hodowcami, no i każdy niestety narzeka na grzyba, tak? Że jest to ważne. Mówię, to nie dlatego, że mamy antifungal, chociaż mówię, no oczywiście bardzo dobrze działa, on zabija grzyba. Tylko po prostu to jest taka rada dodatkowa, tak? I tak samo przestrzegam, no powiedzmy, przed wiarą w jeden produkt, tak? Ciężka praca, gołębie, nie, to są mity, tak? Może jeszcze dokończę jeden produkt, który chciałbym omówić. Turbo Fly, kapsułki lub płyn, tak? Bo występuje w kapsułkach, butelkach. Butelkach pół litrowych, jak i 250. Szanowni koledzy hodowcy. I koleżanki. Jest to ogromna rada i proszę posłuchać, bo ten produkt, wierzcie mi, że jest produktem energetycznym. To jest produkt energetyczny. Specjalnie przed filmem, żeby nagrać, musieliśmy skorzystać z tych kapsułek. Często ten produkt jem w kapsułkach, tak, bo jest bardzo smaczny. Ale olej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to jest energia, ale nie rozum do głowy. Nie rozum do głowy. To jest energia. I to nie jest produkt, dlatego w naszym planie lotowym nie ma go wpisanego jako... Nie dołączyli. Trzeba go podać w niedzielę, w sobotę przed lotem. Z gorzowaniem, tak? Nie. Po prostu nie zrobiliśmy tego specjalnie, ponieważ ludzie, hodowcy nadużywają ten produkt, tak? Bo uważają, że jak podadzą bardzo dużo turboflighta, nieważne jaki lot, to ten gołąb będzie pierwszy, szybszy od wiatru. Nie, no niestety. Naprawdę hodowcy... Ostrożnie. To jest produkt energetyczny, ale to nie jest olej do głowy, nie? Nadmiar energii szkodzi. Oczywiście to jest to bardzo dobry produkt, tylko powiem, kiedy go użyć. Tylko i wyłącznie przy lotach ciężkich, czyli lot, gdzie się spodziewa pod wiatr, powiedzmy bez wiatru, pod wiatr, ale nigdy nie na locie z wiatrem, bo wyniki są opłakane, ponieważ gołąb leci, nie patrzy na nic, wielkość energii jest ogromna. Zawróci i oczywiście jest to godzinę po konkursie lub często zginie, tak? Więc trzeba się 7 razy zastanowić, kiedy to podać. To nie jest do ogólnego użytku, to jest na dany lot, na jeden, drugi, trzeci. Być może okaże się, że w czasie sezonu lotowego użyjemy na 2 loty, tak? A mam pytanie, bo teraz no, mieliśmy tutaj możliwość przed filmem spróbowania tego produktu. Tak. Jak nagrywaliśmy tu film, posmakowałem tego produktu i on jest identycznie taki sam w smaku. Tak. I teraz, żebyś tutaj powiedział hodowcom, jaka jest różnica pomiędzy kapsułkami, a preparatem tak. W płynie. Nie wiem, chodzi mi o to, no bo teraz tak, to podajemy do wody. Tak. Nie, to podajemy na karmę. Na karmę. Nie, to wyjaśnia. To są kapsułki. Bo to chodzi, żeby hodowcy... Tak. To są kapsułki. Jak właśnie posmakowałem, to jest ten sam produkt. To są kapsułki, że tak powiem, do indywidualnego stosowania, a również dlatego, że zdarza się, że są różne metody karmienia, tak? I ktoś w sobotę gołębie karmi. A ktoś gołębie nie karmi w sobotę, tak? Więc jeżeli chciałby zastosować, to też jest właśnie powstał produkt na
na potrzeby hodowców, tak? Bo to hodowcy mówili, no jak ja nie karmię, to co mamy zrobić? Zgłosiliśmy ten problem do Norwegii, no mamy za to kapsułki, tak? Jeżeli ktoś nie karmi gołębi, a chce przedkoszowanie w sobotę, a chce spróbować, więc może podać kapsułkę. Ale jeżeli ktoś karmi, tak, i chce wszystkim gołębiom podać, tylko jeszcze raz zaznaczam, to nie jest łatwy lot. To jest naprawdę energia, nie rozum do głowy, ja każdemu to powtarzam. Więc to karm, który musimy spożytkować w sobotę gołębiom, będziemy karmić rano czy po południu, wrócę do tego za chwilę, kiedy najlepiej zastosować to, kiedy podać, tak? Najlepiej jest karmę zalać w piątek wieczorem, dzień przed koszowaniem. Wtedy ten olej wsiąknie, wsiąka w karmę, musi wsiąka i wtedy podajemy w sobotę, tak? Jeżeli mamy koszowanie o godzinie 18, tak? Najlepiej jest podać to 2-3 godziny przed lotem, tak? Przed koszowaniem, tak? Jeśli podamy to rano, również nic się nie dzieje, tak? Ale efekty najlepsze są powiedzmy 3 godziny przed koszowaniem, powiedzmy godzinie, no powiedzmy najlepsze działanie jest to od 12 do 16 godzin. Nawet od 15 do 20 od momentu czyli podania, tak? Tak zwany naturalny doping w sumie. Tak, znaczy no, doping jest to energia, no tylko teraz tak, to jest rzecz ważna, bo przede wszystkim jest to produkt, który bardzo szybko się wchłania i jest przetwarzany na energię gołębia, dla gołębia, ale również bardzo szybko. Czyli taka krótkotrwała energia. Krótkotrwała energia. To nie jest energia, gdzie może gołąb sobie chodzić z tą energią 2 dni, tak? My go cały czas pompujemy, on cały czas szybko, dzisiaj mu podam, od jutra tą energię musi zużyć, tak? Dlatego nie możemy tego produkować na maratonie. Tak jest. Gołąb nie może być 2 noce. Tak jest, bo ponieważ jest to bardzo proste, bo jeżeli by ja go dzisiaj nakarmił tak rano, powiedzmy, czy dostałby tabletki, czy dostałby olej na karmę. Cały dzień będzie na pole, że siedział. Tak, tak, nie zużyje ty. Tak, polega to na tym, że gołąb jest ma nadmiar energii, jest bardzo nerwowy, tak? I tak. Nawet tę energię tak naprawdę zużyje w koszu, na walce w koszu, tak? Więc mówię, to jest bardzo dobry produkt, ale trzeba się zastanowić, kiedy go podać. Ostrożnie, przede wszystkim ostrożnie. To nie jest, tak. Dlatego on nie jest oczywiście... Nie on jest w zestawie lotowym, bo widzicie, hodowcy są. Widzicie sami hodowcy po nas, my tą tabletkę zużyliśmy pomiędzy sobą, się kłócimy o produkty. Być może ja mówię to troszkę chaotycznie, tak? No, nie jestem przyzwyczajony do udzielania wywiadów, opowiadania o produktach, tak? Ale następnym razem będzie lepiej. Może następnym razem będzie lepiej, tylko ja po prostu chciałem opowiedzieć nie jako sprzedawca o tym, tylko jako hodowca, tak? Jeśli mogę doradzić, bardzo chętnie doradzę. Jeśli ktoś wyciągnie z tego, co ja mówię, jakieś wnioski, najlepiej pozytywne, będę się cieszył, jeżeli będę poddany krytyce, no będę poddany krytyce, tak? Ale no, mówcą wielkim nie jestem, ale po prostu na ile możemy, my chcemy opowiedzieć najpierw hodowcy, bo my jesteśmy hodowcami przede wszystkim, a później sprzedajemy te produkty. Więc dla nas jest ważne to żeby hodowca wiedział, jak to użyć i żeby to przyniosło efekty, tak? Oczywiście to później przynosi również nam efekty, tak? Bo jeśli hodowca jest zadowolony, hodowca do nas wraca, tak? No to jest oczywiście, no byłbym wielkim oszustem, gdybym powiedział, że jest, chciałbym to po prostu, nie zależy mi na tym, to mogę sprzedawać, tak? No nie, tak nie jest, no ale jestem przede wszystkim hodowcą, a później to sprzedajemy, tak? To jest dla nas podstawa i to, że hodowca mi później zadzwoni i powie, że to jest super, tak? No to jest największe podziękowanie. Także tak to wygląda. Jeszcze może jeden problem. A jeszcze zostanie mistrzem. A są tacy. Po rozmowach nawet bez kontaktu osobistego, tak? Tak, ale to nie ma mieć największego znaczenia. Jeszcze, szanowni hodowcy, jeszcze może na koniec chciałbym omówić jeden produkt. Jest to nowy produkt, który tak w zasadzie pojawił się dopiero na wystawie w Sosnowcu. Został przywieziony w walizce właściciela firmy specjalnie na wystawę, bo no jeszcze nie zdążyliby produkować wcześniej, no tak to było w ostatniej chwili. Na szczęście się udało. Powiem coś może o tym produkcie. Jest to produkt troszeczkę tak na życzenie polskich hodowców, nie tylko polskich, dość no, nas również. Przebadane w laboratorium, odpowiednio dobrane witaminy, odpowiednio dobrane, nie wiem, minerały, inne substancje są w nim. Jest to produkt na koniec tygodnia. Wyjaśnię dlaczego, no nie ma go w naszym programie lotowym, tak? Ponieważ my osobiście jeszcze w Polsce tego nie spróbowali, nie testowaliśmy. Tak. Mieliśmy próbkę na testy, ale to były testy na lotach gołębi młodych, a że my tylko lotować, my lecieliśmy jeden lot młodymi, z przyczyn nieważnych w zasadzie, więc nie byłaby to moja
jakaś subiektywna ocena, tak? Ocena, tak. Tak, więc ten produkt, ten produkt będziemy testować go na lotach starych i paru hodowców będzie go testowało, więc no nie umieszczamy go, żeby ktoś się nie zdziwił, że dlaczego nie ma na naszej stronie w programie lotowym tego produktu, tak? Chociaż mamy nadzieję, myślę, że wyeliminuje kilka produktów, na koniec tego nie ten jeden produkt, tak? Cóż mogę o nim powiedzieć, tak? Podeprę się troszeczkę notatkami, chociaż chciałbym być szczegółowy i czegoś nie pominąć, więc witamina E, C, biotyna, tak? Wszelkiego rodzaju witaminy B, tak? Przede wszystkim, tam jest też odpowiednio dobrana ilość choliny, tak? Czyli witaminy B4, która odciąża wątrobę, ale to też nie jest taka ilość, powiedzmy, która ma działanie jak podobny produkt różnych firm na cholinie, tak? Na aminokwasie cholina, tak? Ona ma dużo mniej, aczkolwiek odpowiednią ilość. To jest dosyć fajnie przebadane i troszkę sprawdzone, jakie będzie to działało na organizm, więc to nie jest taki produkt, przede wszystkim to nie jest jakaś bomba energetyczna, tak? To jest produkt, który ma wspomóc pracę mięśni, produkt, który ma wspomóc wątrobę, przemianę materii. Ale też i kondycję fizyczną ma wspomóc. Tak jest. Zwiększa stężenie hemoglobiny. Teraz tak, jest jod, jest żelazo, ale to też nie jest taka ilość jak w popularnych produktach jodowo-żelazowych, tak? Więc jest i potas, i przede wszystkim magnez i wapń, gdzie chodzi też, żeby mięśnie nie były zakwarzone. Ale oczywiście tu nie są ilości takie, gdzie powiedzmy jest to bomba energetyczna. Jest to po prostu produkt, który ma wspomagać, tak? Nie dawać jakąś energię, tylko poprawiać formę, poprawiać przemianę materii, poprawiać przepływ tlenów w krwi, zwiększać to wszystko. Ale to nie jest produkt energetyczny, tak? To nie jest produkt energetyczny, to jest produkt, który ma wspomóc gołębia, tak? Mamy nadzieję, że zastąpimy, powiedzmy, tym produktem oksy B razem z karnityną. Zobaczymy, jak to się uda, dlatego mówię, no nie jest to, nie, z tego względu, że nie sprawdziliśmy, jak się gołębie zachowują na lotach starych u nas, bo mamy inne warunki lotowania, w naszych warunkach. W związku z tym nie robimy czegoś takiego, że wkładamy to na siłę do programu lotowego. No nie chcemy tego robić, ponieważ może być może gołębie były przygotowane bardzo dobrze do czwartku, a w piątek czy w czwartek zepsujemy tym produktem już na cały lot, tak? Nie wiemy, jak będzie reagował gołąb na podanie tego podczas wiatru w plecy, podczas podwiat, więc chcemy sprawdzić. I dopiero wtedy mamy jakieś opinie z Holandii, z Danii, ale no... Podejrzewamy, że to będzie działało świetnie. Myślimy, że to będzie bardzo dobry produkt, tak? Ale nie chcemy... Oczywiście moglibyśmy to dołożyć do zestawu lotowego, tak? Ale no akurat... No tak nie robimy, tak? My musimy go sprawdzić, więc... W sumie z drugiej strony, jakby ktoś z hodowców chciał na takie w sumie trochę ryzyko spróbować. Jak dla najbardziej. Dla firmy The Pigeons, dla przedstawicieli to jest bardzo dobry no w sumie plus, bo wy potem macie ocenę od tego hodowcy też. Tak, ale to generalnie jest to produkt do zastosowania na czwartek i piątek, tak? Tylko w tym momencie, jakbyśmy go zaczęli stosować, musimy, że tak powiem, odrzucić oksy B, wyeliminować. Ponieważ tyle też żelazo i produkuje się, pokrywa się. Jeden, drugi tak. Ten wyklucza, tak? Tak, pokrywają się produkty i zwiększa się ten skład, jest bardzo... Może nie, no podobny jest, tak? Witamin dużo, bo to jest oksy B, jak sama nazwa wskazuje, bardzo dużo witamin oksy B. I tutaj bardzo ważna informacja dla hodowców, że musicie z głową podchodzić do produktu, bo naprawdę niektóre produkty podajecie z dwóch różnych firm, a są to te same produkty i jeden produkt tak dublują naprawdę się. Dublują się i automatycznie gołąb nie ma tej pozytywnej energii, tylko gołębia osłabiacie. No niestety tak jest, także mówię, no jeśli chodzi o ten produkt, to jest wtedy star... albo to. Tak, tylko mówię, to jest produkt sprawdzony, wiemy, że działa, wiemy jak działa, tego produktu my nie przetestowaliśmy czyli w Polsce. Na rynek. Tak jest, wchodzi na rynek, myślimy, że będzie to bardzo mocny, w sensie bardzo dobry produkt, ale to nie będzie żaden energetyk, to po prostu jest produkt, który ma wspomagać wszystko, tak? Wspomagać pracę wątroby, przepływ krwi i tak dalej, tak? Dostęp tlenu, odciążać wątrobę, tak? Ale to nie będzie produkt energetyczny, bo nawet jak witamina B12 tutaj to nie jest w jakichś wielkich ilościach, żeby to nie wiadomo co się działo, tak? To jest, ale to jest śladowa ilość, tak? Także tyle jeśli chodzi o ten produkt i myślę, że no Jarko, chyba do zarządzania, prawda? Mogę dodać, że w naszej ofercie posiadamy jeszcze produkt na adeno dla młodych, posiadamy też produkty na wątrobę i w płynie, i w pudrze. Mamy witaminy B w płynie. Mamy aminokwasy.
Mamy Natural The Warmer, no na pasożyty. Może tak? Powiem dwa zdania jeszcze o tym produkcie Natural The Warmer, bo też koledzy hodowcy często pytają, czy można go stosować w czasie lotów. Nie, szanowni koledzy. Ten produkt nie sprawdzi się w trakcie lotów z tego względu, że trzeba go stosować, jeśli chodzi o robaki, trzeba go stosować przez 14 dni. Dlaczego przez 14 dni? Ponieważ jest to naturalny produkt, jest to produkt, tu są minerały również, opiera się to na minerałach i teraz to nie jest trucizna, bo każdy lek od robaków oczywiście, no to jest to trucizna wstrzykiwana do gołębia i pasożyty giną, tak? Ten produkt uśmierca pasożyty jajka mechanicznie, czyli poprzez przejście przez cały przewód pokarmowy, uszkadza jaja pasożytów, uszkadza pasożyty i pasożyty z jajami po jakimś czasie są wydalane, ale robi to bardzo powoli, ale naturalnie. I to jest bardzo dobry produkt, ale przed lotami, przed sezonem lotowym, w zimę jeszcze może tak, 14 dni, jak również po zakończonym sezonie lotowym przed pierzeniem. I to jest bardzo dobra rzecz, tyle że to nie jest produkt na tylko, że 14 dni po prostu. Oczywiście, tak? Oczywiście. Czyli że czasochłonna. My stosujemy tylko i wyłącznie właśnie przed lotami, tak? Ale nie, w czasie lotów absolutnie nie, bo to nie zdaje egzaminu i nie ma sensu podawania. Mam tylko jeszcze od siebie jedno pytanie, tak. Bo w Polsce dużo u hodowców jest pytań dotyczących adenu. Tak. W ofercie macie produkt o nazwie tak. Adenos. Tak. I teraz Adeno S. I teraz jakbyście mogli wytłumaczyć hodowcom, o co chodzi z tym preparatem? No bo tutaj Asia powiedziała, że jest to preparat Adeno. Mhm. I ktoś może powiedzieć, no co, po podawaniu tego preparatu Adeno nie będę miał? Nie. Raczej nie. Nie. Więc nie. Żeby to hodowcy jest, po prostu wiedzieli, że to nie jest jakiś magiczny preparat, jakiś magiczny lek, który powoduje, że Adeno znika. Problem Adeno to jest problem odporności, to jest wirus. Dokładnie. Tak? Tyle, że podczas, jak wirus trwa, no rozpraszają się bakterie E. coli, tak? I to jest naturalne. I generalnie problem z adeno nie polega na jako samym adeno, tak? Tylko trzeba odpowiedzieć. No, brać odporność w tym momencie, tak? Samo adeno to głową sobie za samym adeno poradzi. Tylko, że podejść, ale to jest stres. Wtedy, no to oczywiście, że. No, po części. Tylko problem polega na zniszczeniu bakterii coli. E. coli, które za chwilę wychodzą, tak? Oczywiście w 50% przypadków my się przyzwyczailiśmy, że gołąb, który wymiotuje, jest osłowiały, to jest adeno. No, w 50% przypadków to nie jest adeno, tak? To nie ma nic wspólnego z adeno i to jest po prostu. Ale tak się przyjęło, że jak gołąb młody się skuli, ma jakieś problemy, zwraca pokarm, kał nie tak, jest to adeno, każdy mówi. To jest produkt do stosowania, ja powiem tak, ja w tamtym roku go dostaliśmy pierwszy raz, no użyłem go u siebie na hodowli dwa razy, gdy gołębie miały właśnie problemy podobne, bo nie badałem gołębi zbliżone, nie badałem wirusa, zbliżone, jak adeno, czyli były osłowiałe, zwracały pokarm, dwa razy podawałem, dwa razy było ok. Ale też to nie jest magiczny środek, który jeżeli gołębie są już strasznie w katastrofalnej. Jeżeli już zaczynają padać. Już padać, że to podanie raptem pomoże, nie? Te produkty są naturalne, więc nie mogą hodowcy tymi produktami wyleczyć gołębi, tylko znaczy, ważne jest, znaczy, ważne, mogą, rzęsistek leczymy, grzyby leczymy, tak, ale jeżeli zastosujemy w pierwszych momentach. To chodzi mi, że nie da się go wyleczyć, jeżeli jest w takim intensywnym jakby formie tej choroby, tak? Znaczy grzyba tak, rzęsistka tak, ale no powiedzmy nie wyleczymy coli, czy wyleczymy salmonelli, tak? No, to robią, tego, absolutnie tak, absolutnie tak nie jest, tak? No jeśli ktoś mówi, że naturalne produkty, ktoś ma w swoim palecie naturalne produkty, które leczą E. coli, bakterii albo salmonelle, no to nie, to chyba ktoś się rozpędził, tak? Ale jeżeli chodzi o adenos, tak, no to podawanie jest tego, po prostu trzeba zauważyć w pierwszym etapie hodowli, tak? W momencie objawu choroby, tak? Nie może to być, kiedy już gołąb zdycha, my zaczynamy podawać, tak? Raptem zaczynamy podawać i och, nie działa, nie? No, przy pierwszych objawach, tak? Normalna rzecz, że gołębie młode, zdrowe, chętnie latają, jeżeli nie, już widzimy, że gołębie nie chcą latać, no w tym momencie już trzeba uderzać. A to jest dwa tygodnie wcześniej, zanim gołąb zacznie zwracać pokarm, tak? Ale niestety wszyscy czekają zawsze do końca. Aczkolwiek mamy o tym produkcie bardzo dobre bardzo, opinie. Bardzo dobre opinie, tak. Wielu polskich hodowców spróbowało już tego produktu i są naprawdę bardzo zadowoleni. Właśnie tak jak na przykład E. colis, tak? No jeżeli są problemy z trawieniem gołębi, tak? Jedna tabletka rano, druga wieczorem gołębie zaczynają trawić, nie ma już zwrotu pokarmu, tak? Tu też do tego adeno, tak?
elektrolizy. Znowu się zamyśliłem. Czyli jak to podadzą hodowcy, tak, podczas adeno, to hamuje do wymiotu, tak? Trzeba, ale to jest nie, od razu mówimy, no to jest do używania dla młodych średnio opłacalne, tak? Ponieważ no to jest to produkt, kosztuje tam tabletki i 100 tabletek kosztuje 120 zł, tak? Więc jeśli ktoś ma 100 gołębi, chce za 7 dni? Nie 7 dni, no 3 dni. 3 dni, no. Jest to dosyć, to jest do indywidualnego stosowania, tak? Powiedzmy, mamy dwa gołąbki, które mają problemy, tak? Widzimy, że już odbiegają od stada. Wtedy proponuję podać, jest, efekt jest super, tak? Niestety, no to zresztą, czy to nasza firma, czy jakakolwiek firma, no nie posiada produktów w tabletkach, który jest ekonomiczny, tak? W podawaniu, leczenie przysłowiowego adeno, no jedynie proszek, tak? Albo woda, tak? Bo ponieważ tabletki, no są nie opłaca się, tak? No, jeżeli, chyba, że kogoś stać, zapraszam, ale no nie polecamy, tak? Nie polecamy. Znaczy na pewno to jest pomocne. Pomocne, tak, to jest ale do indywidualnego stosowania. To jest do indywidualnego stosowania, czy dla gołębi starych, bo gołębie stare również mają bardzo podobne objawy, tylko że jest to lżejsze objawy adeno, tak? No, pospolitego adeno, aczkolwiek mówię, tak jak powiedziałem, że 50% objawów, które my myślimy, że to jest adeno, to w ogóle to nie jest adeno, tak? I to nawet myślę, że więcej, tak? Najlepsza rada jest, jeśli są problemy, udajemy się do lekarza, ale lepszego powiem. Zrobić antybiotogram, nie tylko. Zresztą powiem taki jeszcze drobny, może jeszcze jedna rzecz i kończymy już, żebyście nie zasnęli. Jedna rzecz ważna, no powiedzmy, pojechałem, to było jeszcze jak tam wyszły pałeczki Shigella, tak? Pojechałem, zbadałem gołębie, mnie wyszły pałeczki Shigella. To są podobne bakterie do E. coli, tak? No i wiem skąd to się wzięło, ale powiedzmy, zbadałem gołębie, tak? Są pałeczki Shigella. No i panie doktorze, co robimy? A pan doktor mówi, no generalnie na to pomoże amoksycyklina, tak? Więc stwierdziliśmy, że no, tak mówię, no faktycznie, wiem, że to pomaga, tak? Ale mówię, zbadajmy, tak? Zróbmy antybiotogram elegancko. No i okazuje się po 3 dniach, po 4 dniach telefon, że amoksycyklina, tak? Raptem nie działa, oporna. Nie to, że słabo działa, tylko jest oporna, tak? To, co powinno, kolastyna, oporna. Nie działa na to. Więc okazało się, że pozostały 3-4 antybiotyków działały. Bardzo wrażliwy na to jest i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? No, często hodowcy polegają na tym, że ach, jak mamy coli, to pomoże na przykład taki preparat na składzie takim i takim, tak? Z własnego doświadczenia już teraz wiem, że warto zrobić antybiotogram po to, bo można się bardzo zdziwić, bo przede wszystkim później samych siebie oszukujemy. Nieduże pieniądze tak naprawdę. Nieduże pieniądze, a warto, bo później samego siebie oszukujemy, że podaliśmy, powinny być gołębie zdrowe, tak? A później są takie posądzenia, a może ktoś mi sprzedał jakąś podróbkę, bo nie zadziałał i tak dalej. No, takie przypadki są bardzo ważne, tak? Że warto zrobić antybiotogram, tak? Ponieważ mówię, no lek, który powinien pomóc, okazuje się, że nie pomaga, tak? Bo jest na to ta bakteria oporna, tak? A powinna generalnie być leczona. Jeżeli to pomaga, to przy następnym takim przypadku warto podać inny antybiotyk. Po to, żeby ten gąb się na ten dany antybiotyk nie odparł. Patrzę się, jeżeli zastosujesz pełną kurację i nie przerwiesz kuracji, to gąb się raczej, jeżeli ktoś nie stosuje nadmiernie i nadużywa antybiotyków, no więc ale nie, bo mówię tak u człowieka, no, nawet lekarz czasem mówi, żeby używać po jakimś czasie innego antybiotyku na zmianę, jeżeli ktoś choruje często, po to, żeby człowiek na dany antybiotyk się nie odparł. Tak, ale my zalecamy po prostu, żeby polecamy jako hodowcy, tak, że warto zbadać gołębie i zrobić do końca te badania. Antybiotogram zrobić, żeby wiedzieć, czy na pewno to działa, tak? Bo później są kłopoty, tak? Prelekcja, jaką dzisiaj przygotowaliśmy dla osób, jest obszerna, ale to nie oszukujmy się, hodowcy. Zrobiliśmy to tylko i wyłącznie po to, że Asia i tutaj Marcin no dostają mnóstwo telefonów. Czasem aż za dużo, bo godzina tak mieliśmy. Za 23, dużo nigdy nie jest za dużo, 23, zawsze zapraszamy. 23-24, tutaj telefon jeszcze dzwoni, więc nie chodzi o to, że po prostu oni nie chcą z wami rozmawiać, tylko jest tych telefonów tak dużo, że lubi po prostu jakiś tam materiał nagrać i na te pytania wyjaśnić. Więc jeżeli będziecie potrzebowali, nie wiem, za miesiąc, za 2 miesiące, za 3 miesiące, coś pod kątem jakiś, nie wiem, porad, no to piszcie do Asi. Nie ma najmniejszego problemu. Ja mogę tylko ze swojej strony
przeprosić hodowców, jeżeli mówiłem nieskładnie i troszeczkę wprowadziłem straszny zamęt, bo być może dużo rzeczy naraz chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał, to za to serdecznie bardzo przepraszam, ale zawsze można się nie dopytać. Tak? Na ile będę mógł pomóc, to pomogę. Nie jestem wielkim znawcą, jakimś, nie będę się tutaj tytułował jakiś wielki autorytet, bo absolutnie nie. Coś w życiu człowiek przeżył, dużo poświęciłem czasu na działanie produktów, czy takich, czy antybiotyków. No, myślę, że coś tam wiem, tak? Ale mówię, no, nie jestem jakimś tutaj wielkim autorytetem i nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że jestem jakimś tu wielkim znawcą, tak? Ale co wiemy, to chętnie się tym podzielimy. Tak. Zapraszamy. Czasem nawet hodowcy od słabszego hodowcy dowiecie się więcej niż od dobrego hodowcy, byście wyciągnęli jakieś wnioski i jakieś informacje, bo taka prawda jest. Numer telefonu, najważniejsza rzecz. Numer telefonu, może Asia podpowie. 511 117 377 to jest do Marcina i 690 316 707 to jest do mnie. Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.pigeonbeat.pl. Ta strona oczywiście, jak i numer telefonu będzie wyświetlony. Ja mogę tylko od Ciebie dodać to, że dzisiejszą relację kończymy. Hodowców zapraszamy do kontaktu. No i przede wszystkim na stronę, gdzie te preparaty, tam są doszczędnie szczegółowo opisane ze składami. Każdy hodowca będzie mógł więcej, a o jakości tych produktów, no nie musimy chyba więcej nic mówić, jak osoby, które te produkty stosuje, kto ogląda, czy moje filmy, czy inne, to dobrze wie, o co mi chodzi, więc nie musimy zbyt dużo mówić, tak? Zapraszamy wszystkich hodowców do kontaktu i życzymy ode mnie przynajmniej życzenia udanego sezonu, a udanego sezonu dla tych hodowców, którzy ciężko, naprawdę ciężko pracują. Dziękujemy bardzo. Dobry lot. Dziękujemy. Dobry lot. Dobry lot.